Zaczniemy naszą dyskusję. Witam serdecznie na pierwszym spotkaniu w tej serii, na pierwszej dyskusji na temat raportu przygotowanego przez czterech analityków, którzy siedzą tutaj obok mnie, reprezentujący cztery różne instytucje, więc to jest też taki pozytywny przykład możliwości współpracy. Czterech instytucji nie powinienem przesadzać z wyciąganiem takich wniosków, bo oczywiście jak zawsze to zależy od indywidualnych chemii, po prostu i znajomości, ale symbolicznie to wygląda zupełnie nieźle. To jest pierwszy raport, on też ma szczególny charakter, to znaczy Państwo, jak rozumiem, wszyscy Państwo otrzymaliście przedtem już ten tekst, ci, którzy przeczytali, to znaczy, że tutaj dominuje refleksja nad w jakimś sensie intelektualnymi, czy filozoficznymi, czy politycznymi przesłankami, czy podstawami tej formującej się nowej polityki zagranicznej. Ja nie będę kontynuował, dlatego że w gruncie rzeczy autorzy mają tutaj do powiedzenia i jak wiecie z programu w imieniu czwórki będzie prezentował takie ogólne omówienie raportu Piotr Buras i później inni współautorzy będą, że tak powiem, dodawali swoje uwagi, komentarze i tak dalej i oczywiście będziemy wszyscy wówczas dyskutowali. Piotr, to mój głos. The floor is yours. Bardzo dziękuję, Aliku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że chcieli Państwo przyjść na tę dyskusję. I tak jak Aleksander Smolar już powiedział, to jest ten raport, to jest pierwszy z serii raportów, które będziemy w najbliższych czasach, w najbliższych miesiącach publikować, poświęconych wyzwaniom polskiej polityki zagranicznej. I ten pierwszy raport dotyczy no taki trochę meta poziomu, można powiedzieć, ale naszym zdaniem nie odbiera to temu tekstowi, czy temu przede wszystkim tej problematyce znaczenia, ponieważ to jest też główna teza tego tekstu, która jest może do pewnego stopnia banalna, ale jednak chyba nie tak całkiem oczywista, że mamy dzisiaj do czynienia z bardzo głęboką zmianą w polityce zagranicznej, właśnie na tym poziomie, zwłaszcza na razie przynajmniej na tym poziomie ideowym, czy ideologicznym. I to jest teza o tyle banalna, że rząd sam o tym mówi, mówiąc o powstaniu z kolan, o dobrej zmianie również w polityce zagranicznej i akcentując tę nową jakość w polityce zagranicznej Polski, ale to jest teza o tyle może nie tak zupełnie oczywista, że jest w polityce zagranicznej dzisiejszego rządu również sporo elementów kontynuacji, które też dostrzegamy, sposób definiowania problemów bezpieczeństwa Polski, stosunku do NATO, polityki wobec Rosji, Ukrainy, to jednak w wszystkich tych aspektach przeważają elementy kontynuacji, trzeba to dostrzec. Natomiast teza tego tekstu jest taka, że to ta sfera, w której dokonuje się rzeczywista i bardzo głęboka, naszym zdaniem najgłębsza od 25 lat reorientacja, to jest sfera polityki europejskiej. I stosunku do Europy, miejsca Europy, Unii Europejskiej, zwłaszcza w polskim myśleniu o polityce zagranicznej, polityce międzynarodowej. Oczywiście no, myśleniu dzisiaj wyznaczanym przez partię rządzącą. I można powiedzieć, że to nie jest specjalnie zaskakujące znowu, że taka redefinicja się dokonuje, bo wynika ona z dwóch przynajmniej elementów. Jednego oczywistego, że Unia Europejska znajduje się dzisiaj w bardzo głębokim kryzysie, więc postrzeganie jej również w kategorii swego rodzaju ryzyka, czy dostrzeganie problemów związanych z jej funkcjonowaniem nie jest niczym, co powinno budzić zdziwienie. A z drugiej strony dzisiaj rzeczą jest chyba stosunkowo też oczywistą, że partia rządząca wyznaje bardzo wyraźny priorytet polityki wewnętrznej i ma bardzo jasną i zdecydowaną agendę radykalnej przebudowy państwa i i to ta dynamika polityczna wyznacza również priorytety w polityce zagranicznej i pewne szkody, czy pewne koszty może w ten sposób długują związane z funkcjonowaniem Polski na arenie międzynarodowej są w tę kalkulację wliczone. Ale teza kolejna, czy rozwinięcie tej tezy w naszym tekście wychodzi trochę poza te elementy i poza tylko stwierdzenie faktu, że po prostu no, Europa jest w trudnej sytuacji i w związku z tym patrzymy na nią bardziej sceptycznie. Pokazujemy, że to myślenie PiS-u, rządu o sprawach międzynarodowych ma swoje podłoże w dwóch obszarach. Z jednej strony jest to są to kwestie ideologiczne związane z centralnym znaczeniem pojęcia i kategorii narodów i suwerenności w myśli politycznej partii rządzącej. I drugim takim ideologicznym komponentem jest no, bardzo wyraźna krytyka modelu nie tylko politycznego, ale również społeczno-kulturowego Europy Zachodniej. I takie poczucie, taka analiza, która się przewija przez wiele wystąpień polityków partii rządzącej, intelektualistów związanych z nią, że przemiany społeczno-kulturowe, które następują w świecie, nie są wynikiem jakiegoś organicznego procesu, tylko w zasadzie wynikiem jakiegoś projektu. Są projektem inspirowanym przez elity polityczne, media. I to jest coś, co również dzisiaj zagraża naszej tożsamości, zagraża polskiemu jakiemuś modelowi kulturowemu. I to jest źródło dosyć głębokiej nieufności wobec elit zachodnich i źródłem pewnej postawy w polityce europejskiej również tego rządu. Natomiast druga sfera, która nas interesuje, która wydaje mi się jest być może ciekawsza do dyskusji również w naszym gronie, to są dwa istotne założenia dotyczące samej Unii Europejskiej i tego, jaką rolę Unia Europejska ma grać na horyzoncie polskiej polityki. Pierwsze takie założenie to jest, które my przypisujemy rządowi, to jest bardzo głęboki nie tyle eurosceptycyzm, ile europesymizm. Znaczy eurosceptycyzm również, ale europesymizm w tym znaczeniu, że pewne procesy dezintegracji Unii Europejskiej, które dzisiaj obserwujemy wszyscy oczywiście, są uważane coraz bardziej, przynajmniej to jest oczywiście też proces, który się jakoś rozwija, coraz bardziej za nieuchronne, nie do powstrzymania, a jeżeli nawet można by próbować te procesy dezintegracji powstrzymywać, to koszt wynikający z tego dla Polski byłby niezwykle wysoki. Na przykład jeśli chodzi o kryzys uchodźców, który uważamy, tutaj jest chyba konsensus, nawet przedstawiciele partii rządzącej rządu też uważają, że ten kryzys rozkłada Unię Europejską, że prowadzi do dezintegracji, ale rzeczywisty wkład Polski w ratowanie Unii Europejskiej przed dezintegracją w tym wymiarze wymagałby takiego zaangażowania, którego koszt przynajmniej w polityce wewnętrznej jest zbyt wysoki, żeby rząd był gotów taki koszt ponieść. I to założenie o tym, to europesymistyczne założenie, że Unia Europejska, jaką znamy, w tej formie nie przetrwa, moim zdaniem, czy naszym zdaniem, wyznacza w dużej mierze tryb myślenia rządu o Unii Europejskiej i jest motorem też pewnych posunięć w polityce europejskiej. I drugie założenie, które często się gdzieś pojawia, zwłaszcza w wypowiedziach i analizach think tanków bliskich rządowi, to jest miejsce Unii Europejskiej w tym drugim etapie polskiej modernizacji, gdzie panuje w Polsce konsensus, że Polska potrzebuje nowego skoku modernizacyjnego, że musimy starać się uniknąć pułapki średniego dochodu. I tutaj rola Unii Europejskiej w tym drugim etapie modernizacji jest w dużej mierze kwestionowana. Pokazuje się, że z faktu funkcjonowania Polski w procesie integracji europejskiej, z pewnych elementów legislacji unijnej wynikają również ryzyka zagrożenia dla Polski, dla niektórych elementów, na przykład wspierania subsydiowania polskich przedsiębiorstw, repolonizacji, budowy wielkich narodowych koncernów itd. Że tutaj zaczynamy znajdować się w pewnym klinczu, mowa jest o pułapce europeizacji, gdzie Unia Europejska, która zawsze była postrzegana jako szansa, jako taki motor polskiej transformacji i modernizacji, dzisiaj zaczyna jawić się w trochę innych barwach. I ten tekst również próbuje zwrócić uwagę na, oczywiście na konsekwencje tej polityki, na to, do czego ona może prowadzić, czy te założenia, które staraliśmy się nakreślić. No i oczywiście nasza ocena jest dosyć negatywna czy pesymistyczna. Uważamy, że to nie jest właściwa droga z kilku względów. Przede wszystkim oczywiście zmiany polityczne w Polsce i cały proces demontażu niektórych przynajmniej filarów demokracji liberalnej jest tutaj w oczywisty sposób elementem, który stanowi bardzo poważne zagrożenie dla wizerunku Polski, dla miejsca Polski w Europie, prowadząc do stopniowej marginalizacji Polski w Europie. Prowadzi do konfliktów z partnerami, ale również z instytucjami unijnymi, zwłaszcza z Komisją Europejską, która jest dla nas, powinna być w dalszym ciągu bardzo ważnym partnerem i która pomimo niemożności wyegzekwowania rządów prawa w Polsce według modelu, który legł u podstaw Unii Europejskiej, również niemożności politycznej de facto nałożenia sankcji na Polskę, jednak ma bardzo dużo instrumentów, które mogą Polsce zaszkodzić w przyszłości. To jest choćby dyskrecjonalizm w stosowaniu prawa europejskiego, czy możliwość stosowania bardzo cząstkowych de facto sankcji i karania Polski w bardzo konkretnych obszarach polityki, w których Polska ma swoje ważne interesy. Ale jeszcze oprócz jeszcze innych konsekwencji, o których mowa w tekście, ja nie chciałbym mówić o wszystkich, gdyż Państwo na pewno mieli okazję się zapoznać, przejrzeć ten tekst, to chciałbym może powiedzieć o dwóch jeszcze, które wydają mi się na tej płaszczyźnie takiej też trochę ideologicznej, ale nie tylko, bardzo ważne. Kwestia kwestionowania przez rząd modelu społeczno-kulturowego Europy Zachodniej jest interesującym i ważnym politycznie zjawiskiem. Dlatego, że rząd i partia rządząca robią to często w przekonaniu, po pierwsze, że znajdują się w pewnej awangardzie jakiegoś procesu w Europie, procesu odnowy prawdziwego Zachodu. Znaczy widzą siebie w roli tych, którzy bronią wartości chrześcijańskich, którzy bronią prawdziwej tradycji europejskiej i widzą się w awangardzie, ponieważ dostrzegają, że takie tendencje mają miejsce w różnej formie, także w innych krajach. Tylko problem polega na tym, że ten model polityki i model społeczeństwa promowany w tej narracji sytuuje Polskę i sytuuje PiS nie w gronie partii chadeckich, konserwatywnych, czy w gronie mainstreamu w dalszym ciągu jednak Unii Europejskiej, tylko sytuuje obok partii takich jak niemiecka AfD czy austriacka FPÖ. To jest nurt, który posługuje się bardzo podobną retoryką i bardzo podobną wizją Europy, podobną krytyką również poprawności politycznej europejskiej, kartelu, mediów itd. Cała ta narracja to jest narracja w gruncie rzeczy europejskiej skrajnej prawicy. Jest to, więc jest w tym poważne polityczne zagrożenie dla wizerunku Polski w Europie, ale nie tylko dla wizerunku. To jest też element pewnego trendu w Europie, który partia rządząca uważa, w zasadzie odczuwa pewną satysfakcję z tego, że ten trend ma miejsce, znaczy trend renacjonalizacji, powrotu do myślenia w kategoriach właśnie suwerenizmu, a nawet egoizmu narodowego. I swoją postawą również Polska się do tego trendu w jakimś stopniu przyczynia do sukcesu takiej ewolucji polityki europejskiej. Problem polega na tym, że to jest całkowicie sprzeczne z polskim interesem. Znaczy my być może nie doceniamy tego, że w Europie, która będzie kierować się tymi zasadami, które bliskie są koncepcji politycznej Prawa i Sprawiedliwości, nasz suwerenizm i nasza podmiotowość ścierać się będzie z suwerenizmem i podmiotowością innych podmiotów, innych państw europejskich. I w tym starciu Polska z całą pewnością nie zawsze będzie wychodzić na swoje. Więc ten model Europy, który dzisiaj witany jest wręcz z pewnym optymizmem, jest zasadniczo sprzecznym z polskim interesem. Ja myślę, że ja bym na tym poprzestał i pewnie otworzymy dyskusję, ale na pewno koledzy też będą chętni do jeszcze może uzupełnienia albo odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Kto chciałby zabrać głos ze współautorów? Adam Balcer, bardzo proszę. Może zacznę od takiego spostrzeżenia, że jak Państwo spojrzą na salę, to my jesteśmy w takim gronie, który bym określił językiem w sieci lewacko-liberalnym. Ponieważ zapraszaliśmy, to jest problem, prawda, debaty w Polsce, zapraszaliśmy osoby reprezentujące inne poglądy, natomiast żadna z nich niestety nie przyszła. Taka jest smutna prawda. Więc będzie to troszeczkę bicie piany we własnym sosie. Niestety, nie z naszej winy, bo bardzo się staraliśmy, żeby były tutaj też osoby, które mogłyby... Bez przesadnego pesymizmu. To nie musi być bicie piany. Ale intelektualna debata nie wymaga... Ale jest to symptomatyczne. Tak wygląda niestety debata w naszym kraju. Ja może tylko... Myślę, że Piotrek przedstawił bardzo dobrze najważniejsze tezy tego tekstu. Oczywiście rzeczywistość moim zdaniem pisze, rozwija jakby te tezy. Jak spojrzymy na to, co się działo po opublikowaniu, to mogą Państwo zobaczyć, że mieliśmy na przykład 2 maja przemówienie prezesa Kaczyńskiego, w którym oczywiście powiedział, że chcemy być w Unii Europejskiej. Wszyscy, którzy sugerują, że nie chcemy, to nie pamiętam jaki to był język, ale mniej więcej jacyś szaleńcy i tak dalej. Ale oprócz tego słyszeliśmy, to jest ten klasyczny motyw, który też, o którym piszemy, że Polska jest tą wyspą wolności, prawdziwym Zachodem i tak naprawdę z tego powodu u nas nie będzie żadnego prawodawstwa dotyczącego mowy nienawiści w kontekście tego, co prawda działo się w Białymstoku, marszu ONR-u, postawy władz lokalnych w tym mieście, czyli samorządu, który ma, miejskiego, który ma większość PiS, czy wojewody Podlasia, to możemy zobaczyć, że jest to bardzo taki jasny sygnał też tego flirtu, puszczania oczka do skrajnej prawicy. I mieliśmy tą właśnie deklarację, to jest ta pewna sprzeczność wewnętrzna. Chcemy być w Unii Europejskiej na naszych warunkach i czym jest ta Unia Europejska? Tam nie ma wolności, bo tam jest właśnie dyktatura politycznej poprawności. Oprócz tego mieliśmy czat prezesa Kaczyńskiego w sobotę i tam też mogliśmy usłyszeć i zauważyć taką tendencję, jak łączy się bardzo mocno wymiar wewnętrzny z zewnętrznym, ponieważ prezes Kaczyński oświadczył, że demonstracje opozycji to są demonstracje środowisk, które chcą wpuścić uchodźców, imigrantów stanowiących zagrożenie dla zwykłych Polaków, a szczególnie Polek. To jest to odwoływanie się do tych lęków dotyczących prawda, tej sfery seksualnej. I mieliśmy też klip, który został tego dnia opublikowany, PiS-u, w którym właśnie prezes Kaczyński przedstawił swoje stanowisko i jeszcze raz podkreślił, że chcemy być w Unii Europejskiej, a z drugiej strony mieliśmy właśnie zdjęcia, to były te same zdjęcia, które w kampanii wyborczej uchodźców, które były w klipach partii Korwina, które oczywiście przedstawiały ich w jednoznacznie negatywnym świetle. Tutaj można było też zauważyć moim zdaniem w tym klipie i w tym czacie takie charakterystyczne, które my staramy się w tym tekście pokazać, sprzeczności wewnętrzne, bo prezes na przykład oświadczył, że odwołuje się tak samo do tradycji Dmowskiego i Piłsudskiego, to jest niemożliwe, nie można się tak samo odwoływać. I to jest taka aberracja, może być sprzeczność wewnętrzna. Większość wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego myślę, że była nie do zaakceptowania, dotycząca szczególnie kwestii tożsamościowych dla marszałka Piłsudskiego. I to jest związane z kwestią, o której my tutaj piszemy, o której się często zapomina, że takim chcieliśmy pokazać te właśnie założenia ideowe, filozoficzne, centralne znaczenie narodu, który jest definiowany w takim duchu właśnie stricte związanym z rzymskim katolicyzmem. I tutaj można mówić znowu o tym, bardzo ciekawa jest kwestia tej analizy tego, co się dzieje w głowie prezesa Kaczyńskiego, ponieważ usłyszeliśmy też, że ulubioną książką prezesa Kaczyńskiego są księgi Jakubowe i Tokarczuk, więc ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że to jest jakiś kompletny patchwork, używając tego języka postmodernistów. I no tutaj się zatrzymam i teraz może Eugeniusz. Proszę bardzo, Eugeniusz Smolar. To, co zwraca uwagę przy analizowaniu polityki zagranicznej obecnego rządu i całej tej ekipy, całego tego obozu, jest, że mamy do czynienia w dużym stopniu z publicystyką, która się kompletnie nie przekłada na jakiekolwiek inicjatywy dyplomatyczne. I gdy rozmawia się z partnerami Polski, którzy by takich inicjatyw oczekiwali, to oni sami na to zwracają uwagę. Dam Państwu przykład. Polska obejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca. Do dzisiaj nie ma programu prezydencji. Czesi się śmieją, to jest informacja z Pragi, śmieją się, ponieważ oni podają przykład, że rok temu projekt prezydencji był złożony wszystkim partnerom w Grupie Wyszehradzkiej już 10 marca. I w związku z tym mamy do czynienia z takim poczuciem nie tylko chaosu, nie tylko wynikającego nagle z powrotu ponad 30 ambasadorów do 1 lipca, ale do czynienia z pewnym naciskiem polityki wewnętrznej i gotowości do spełniania oczekiwań poprzez buńczuczne wypowiedzi poszczególnych ministrów, w tym również celuje minister Waszczykowski, z brakiem tego mięsa dyplomatycznego. To nie chodzi o Polskę, tu chodzi o naszych partnerów, którzy nawet byliby skłonni próbować zrozumieć, o co Polsce chodzi, również i w Berlinie, i nie są w stanie z tych różnych sygnałów, od bardzo niechętnych wręcz wrogich, po zapraszające, cokolwiek z tego, jakiekolwiek wnioski wyciągnąć. O Trójkącie Weimarskim nie będę mówił, ale w Grupie Wyszehradzkiej chciałem zwrócić uwagę, że nasi partnerzy zupełnie nie czekają na Polskę. Nie tylko zwracają uwagę, że Polska chciałaby obejmować przywództwo, a nikt tego od Polski nie oczekuje, ale że Czesi od 1 lipca ubiegłego roku rozwijają niesłychanie dynamicznie dialog strategiczny z Niemcami, który nabrał nowej jakości, stał się dialogiem sektorowym, ale również dialogiem politycznym. W styczniu 2015 roku Czesi i Słowacy zawiązali trójkąt Sławkowski z Austrią, który niedaleko, co prawda, doprowadził, ale pokazuje pewne możliwości zdynamizowania ich własnego postrzegania miejsca w Europie, innego zupełnie niż to, które Polska obecnie prowadzi. To nie jest publicystyka, to są te realne parametry prowadzenia polityki. Również trudnością, która nam sprawiła przy pisaniu tego raportu, był fakt, że nie istnieje polityka wschodnia, z wyjątkiem pewnych elementów kontynuacji polityki poprzedników. Zwrócę uwagę na bardzo gromko ogłaszaną konieczność zmiany pozycji Polski, jeśli chodzi o negocjacje mińskie. Nie ma w tej dziedzinie żadnej inicjatywy, co więcej, nie są prowadzone w tej dziedzinie, z tego co wiem, interesowałem się, żadne konsultacje z partnerami. Pogorszenie się stosunków z Niemcami spowodowało, znowu na podstawie uzyskanych informacji, że Polska przestała być tak intensywnie informowana o planach dyplomacji niemieckiej i francuskiej. Tu nasze rozważania prowadzą na grunt konkretu politycznego, w którym w wyniku tej publicystyki, która dociera do stolicy partnerów, zawężają się możliwości oddziaływania polskiej dyplomacji w sytuacji, w której by nawet się obecny rząd wykreował jakąś koncepcję polityczną. No i ostatnia sprawa moja ulubiona to jest kwestia Międzymorza, która przybiera gigantyczne rozmiary, bo przedtem mówiło się do Morza Czarnego, teraz się mówi nawet o Adriatyku. Przypomnę, że nasi partnerzy w Grupie Wyszehradzkiej bardzo przez minione lata namawiały Polskę, ażeby się zainteresowała głębiej Bałkanami. To się nie ziściło. Otóż dzisiaj nagle okazuje się, że mamy na poziomie metapolitycznym zainteresowanie tymi Bałkanami, ale znowu jest to publicystyka, tego nie da się ująć w żadne zamierzenie. No i kwestia taka, że nie bierze się pod uwagę wystarczająco stanowiska Amerykanów, którzy jawią się jako najbliższy nasz partner w dziedzinie bezpieczeństwa. Otóż Amerykanie, kiedy Rumuni zapytali, co wy sądzicie o tej koncepcji polskiej, powiedzieli im, zapomnijcie o tym. Właśnie Amerykanie otworzyli bazę, uruchomili bazę obrony przeciwrakietowej. Czyli chcę Państwu powiedzieć, że ze strony Bukaresztu nie przyszła nawet odpowiedź na to zaproszenie. To pokazuje realia obok tej analizy, która jest w jakimś stopniu zatrważająca, ponieważ sądzić można, że stopień zideologizowania obecnie prowadzonej polityki i oczekiwań zwolenników PiS-u będzie powodował zawężenie możliwości obecnego rządu w prowadzeniu polityki, nawet gdyby chciał bardziej pragmatyczną politykę prowadzić, ponieważ oczekiwania zwolenników będą takie, że mogą to uznać za zdradę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dwa zdania, żeby jak najszybciej rozpocząć już dyskusję. Pierwsza kwestia, którą chciałem poruszyć, to kwestia tego, że chcieliśmy popatrzeć na politykę zagraniczną trochę szerzej, nie tylko na to, jakie są założenia ideowe Prawa i Sprawiedliwości, ale również na to, w jakich realiach ta polityka będzie formułowana i potem wykonywana. I doszliśmy do wniosku, że ta koniunktura na Polskę jest o wiele gorsza niż było to wcześniej, w ostatnim przynajmniej dziesięcioleciu. I że tak naprawdę niezależnie od ekipy, jaka by była w tej chwili w Warszawie, to wyzwania byłyby o wiele większe, czy są o wiele większe niż jeszcze kilka lat temu. I że Polska i tak czy inaczej miałaby ogromne problemy z tym, żeby utrzymywać tą swoją dość wysoką pozycję, przede wszystkim myślę tutaj w ramach Unii Europejskiej. I to, co dzieje się, co staraliśmy się przedstawić, jeżeli chodzi o założenia polityki PiS-u, jest moim zdaniem dodatkowym, naszym zdaniem jest jeszcze dodatkowym problemem, i to zasadniczym, przed jakim Polska stoi. I druga uwaga, to było wspomniane, że to jest pierwszy raport. My myślimy o tym, żeby to były cykliczne raporty, cokwartalne. I już zapraszam Państwa na następny. Mam nadzieję, że on będzie gotowy na przełomie czerwca i lipca. Chcemy zająć się tym, jak Polacy postrzegają siebie w Europie, w świecie, miejsce Polski w Europie i świecie, jak oceniają politykę zagraniczną, zwłaszcza teraz tą politykę zagraniczną prowadzoną przez PiS. Wydaje nam się, że to będzie dobra klamra dla tego tekstu, w którym staraliśmy się, tak jak Piotr na początku powiedział, przedstawić ideowe założenia polityki zagranicznej nowego rządu prezydenta. Dziękuję bardzo i od razu przechodzimy do ogólnej rozmowy. Jako pierwszy Włodzimierz Cimoszewicz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że z akademickiego punktu widzenia byłoby lepiej, gdybyśmy mieli adwersarzy, ale mam wrażenie, że poza gwarancją wyższych emocji nie byłoby żadnej gwarancji wyższego poziomu naszej dyskusji. Więc nie martwmy się tak bardzo, że we własnym gronie będziemy się nad tym zastanawiali. Po drugie, to jest bardzo interesujący materiał. Ja ze swojej strony dziękuję za możliwość przeczytania czegoś podobnego. Zgadzam się w zasadzie ze wszystkimi wstępniejszymi ocenami i konkluzjami. Chociaż mam parę znaków zapytania i o nich między innymi będę mówił. Rozumiem, dlaczego skoncentrowaliście się na tym obszarze zmiany deklarowanej, oficjalnie deklarowanej, czy też potwierdzanej różnymi zachowaniami, decyzjami itd. To jest zrozumiałe. Ale zastanawiam się, czy ta cała reszta jest rzeczywiście szalą kontynuacji. W niektórych przypadkach jest tak, jak chociażby to zasygnalizował Eugeniusz Smolar. Nie ma polityki wschodniej. Więc jeżeli nie ma, czy nie zadeklarowano jakiejś tam kompleksowej koncepcji, to z jednej strony nie zadeklarowano zmiany, ale czy na pewno to oznacza kontynuację? Jeżeli po prostu nie wiemy, co robić, albo nie mamy pomysłu na to, jak się zachowywać. A czy to nie otwiera pola do takich całkowicie często nieskoordynowanych inicjatyw, jakichś pomysłów, tego, że to nie premier, nie prezydent, nawet nie minister spraw zagranicznych, z czym się wypełni, występuje, coś proponuje, coś mówi, tylko jest zupełnie przypadkowi, nie nawet członkowie rządu, ale przypadkowi z punktu widzenia definiowania polityki zagranicznej, prowadzenia jej, to robi. Po drugie, czy nie jest tak, że nawet w obszarach, w których deklaruje się kontynuację, nie nazywając kontynuacją, ze względu pewnie na niechęć do zgadzania się z poprzednikami, no ale mówi się mniej więcej to samo co poprzednicy, rzeczywiście mamy do czynienia z kontynuacją. Tutaj posłużę się takim przykładem chyba dosyć szczególnym ze względu na kierunek, jeden z najważniejszych w naszej polityce zagranicznej, czyli relacje z USA. Niby to samo postrzeganie roli Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia naszych interesów, zwłaszcza bezpieczeństwa, a jednocześnie mamy tak naprawdę totalne ograniczenie istotnych kontaktów politycznych, nawet na wyższym szczeblu politycznym. No więc czy to jest nadal kontynuacja, czy nie? Być może w kategoriach chęci tak, ale w kategoriach realizacji nie. Tutaj pojawia się problem taki oto, czy ta Polska inaczej postrzegana, inaczej oceniana o innych, oczywiście podzielam opinię malejących wpływach, słabnącej pozycji międzynarodowej itd., nadal zachowuje te same możliwości kontynuowania dotychczasowej polityki w dużych obszarach, czy nie? Według mnie nie. W związku z tym to już jest zmiana, chociaż nie deklarowana. Warto byłoby to dosyć. Macie pomysły na kolejne raporty, przepraszam, że coś będę z boku sugerował, ale być może warto byłoby za jakiś czas, nie za 3 miesiące, ale może za pół roku, czy za jeszcze dłuższy czas, spróbować dokonać precyzyjnego podsumowania skutków tej polityki, właśnie z punktu widzenia wpływów Polski, postrzegania Polski, naszej zdolności do realizowania swoich interesów, różnych kwestii. My generalnie wiemy, my sobie zdajemy sprawę z tego, ale ja myślę, że nadejdzie taki moment, kiedy trzeba będzie publicznie wykorzystywać bardzo precyzyjną wiedzę i ilustrację tego wszystkiego, co się niestety dzieje. W przeciwnym razie to są tylko ogólne słowa. Kolejny taki znak zapytania dotyczy stosunku obecnie rządzącej ekipy PiS-u do integracji europejskiej, do Unii Europejskiej. Prawda, że mające miejsce w ostatnich latach coraz liczniejsze problemy, kłopoty, kryzysy itd. zdają się potwierdzać sceptycyzm tych, którzy nie wierzą w ten projekt, w przyszłość Unii itd. No ale ten eurosceptycyzm tego środowiska politycznego jest starszy niż poczynając powiedzmy od pierwszego kryzysu ekonomicznego przez sposób późniejszy, do 2009 roku, z jakim mamy do czynienia. Ja pamiętam, że w okresie, kiedy lewactwo liberalne było szczęśliwe z powodu największego rozszerzenia, przełamywania historycznych podziałów Europy itd. I nadal byli sceptyczni i też nie bardzo wierzyli w ten projekt, sens naszego angażowania się itd. Chociaż zdając sobie sprawę z tego, że jest wielki zakres poparcia dla członkostwa, łagodzili swoją retorykę, w sposób prezentowania swoich poglądów. Nawiasem mówiąc, właśnie te ostatnie zapewnienia Kaczyńskiego, że chcemy być w Unii Europejskiej, że nie ma żadnych takich pomysłów, żeby Polskę wyprowadzać, w moim przekonaniu są absolutnie nic warte. To jest taka czysta sytuacyjna retoryka, ponieważ pojawiło się zagrożenie, że być może sporej części społeczeństwa przyjdzie do głowy, że jednak ci pisowcy chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, a ponieważ wiadomo, że nawet 80% niezadowolonych członkostwa Unii Europejskiej, to trzeba było to przeczytać, żeby ten dyskurs się nie rozwijał. Publicznie no jak? Prezes mówi, że nie chce wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, to dlaczego takie głupstwa twierdzić? A to, że prezesowi za 3 miesiące może się zmienić i jak dojdzie do wniosku, że właśnie mu się zaostrzyć retorykę antyeuropejską, jakiś tam interes polityczny lubi, to jest w tej chwili pomijana, ale nie taka jest rzeczywistość. I mój znak zapytania, moja wątpliwość ma taki oto charakter, mianowicie, ja mówiąc szczerze, ja osobiście nie znam tych ludzi. Więc ja tak naprawdę nie znam ich autentycznych poglądów, czyli nie mam podstaw do oceny tego, co piszą, co mówią, z punktu widzenia tego, sami zadajecie parę razy pytanie, czy to jest retoryka, czy oni w to rzeczywiście wierzą, czy oni tak realizują jakieś tam swoje pomysły na interesy, czy to jest ich przekonanie. Ja też nie wiem, czy to jest retoryka, czy to jest ich przekonanie, ale nie wiem też w związku z tym, czy na przykład te koncepcje dotyczące państwa, narodu, roli w Europie, przyszłości Europy, one wynikają z niepodzielanych przeze mnie, ale jakichś tam intelektualnych rozważań, jakiejś myśli ideowej, czy też jest tak, że są oczywiście w zapleczu jakiś ludzie pewnie na wysokim poziomie intelektualnym, eksperci, doradcy, którzy swoje tak piszą, mówią, wy to analizujecie, to jest zrozumiałe, bo tak trzeba postępować, ale oprócz tego są ci, którzy realizują politykę i którzy w moim odczuciu, ale nie wiedzą, właśnie ich nie znam, mogą się kierować, mogą się zachować w większym stopniu konsekwentnie w związku z tym, że są po prostu ignorantami, że żyją w świecie rozmaitych fobii, uprzedzeń, stereotypów itd. Ja przyznam się szczerze, że przez całe lata miałem takie wewnętrzne przekonanie, nigdzie tego publicznie raczej nie wyrażę, że pogląd obu Kaczyńskich, nie tylko Jarosława, na temat świata jest taki sienkiewiczowski. To znaczy zawsze otaczają nas albo jacyś kozacy, albo krzyżacy, albo same wraże siły i z tym wrażeniem siłami Polska pod tym znakiem, prawda, zawsze walczyła i musi nadal walczyć. I wydawało mi się, że to jest taki stereotyp strasznie głęboko gdzieś tam tkwiący, wzmocniony przez nieznajomość świata. Po prostu, znowu, nie chcę liberał, ale zero kontaktu, zero jakiejś tam gorszej znajomości, możliwości poruszania się w świecie itd. itd. W związku z tym łatwość do kierowania się swoimi uprzedzeniami. To jest szalenie myślę, ważne. I ostatnia taka uwaga, mianowicie w jakim stopniu w tej realizowanej polityce zagranicznej sprawczym czynnikiem są właśnie jakieś tam koncepcje, jakieś założenia, a w jakim stopniu jest to efekt pewnego przypadku, także bałaganu, braku koordynacji. Do jakiego stopnia nasze relacje z Komisją Europejską układał Waszczykowski, a do jakiego stopnia Ziobro? Piszący listy do Timmermansa, prawda? Wyrażając nam swoje poglądy. Co wtedy, kiedy Timmermans informował Komisję Europejską o swoich wrażeniach i tak dalej, odegrało w jego informacji większe znaczenie w związku z tym, do czego się ewentualnie odnosi. Ja mam wrażenie, że jest strasznie dużo takiego bałaganu i to znowu chociażby ta informacja o braku programu dla prezydentów w Grupie Wyszehradzkiej, czyli bałagan związany ze zmianami w MSZ-cie, z ciągłym pomiataniem ludźmi, z niekorzystaniem z tego potencjału doświadczenia i potencjału intelektualnego, jaki w tym środowisku tkwił. I to wydaje mi się mieć ogromny wpływ na realizowanie tego zagranicznego. Dziękuję bardzo. Ja mam 5 osób, ja odczytam, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, w takiej kolejności jak dostrzegałem zgłoszenia, czyli Jacek Kucharczyk, Roman Kuźniar, Leszek Jażdżewski. Przepraszam, przedtem był drugi, to był Konrad Niklewicz, teraz Roman Kuźniar i Konstanty Gebert. Bardzo proszę, Jacek Kucharczyk. Dziękuję bardzo i przede wszystkim gratulacje dla autorów raportu i podziękowania za inicjatywę. I dobra wiadomość, że to będzie kontynuowane. Ja chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach, trochę sprowokowany tą uwagą, że brakuje wśród nas przedstawicieli obozu dobrej zmiany. Chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach, które na moje wyczucie dzielą obóz, jeżeli tak można powiedzieć, środowisko osób krytycznych wobec dobrej zmiany. Pierwsza kwestia to jest ten temat polityki wobec uchodźców, a druga kwestia to jest ten temat tej dochodzenia Komisji Europejskiej w sprawie naruszania demokracji w Polsce. Otóż do tych pierwszych uwag trochę mnie sprowokował Piotr Buras, który, nie wiem czy cię dobrze zacytuję, ale powiedziałeś coś takiego, że nie ma w Polsce warunków do prowadzenia innej polityki niż ta, którą prowadzi Kaczyński w sprawie uchodźców. Być może cię źle zrozumiałem, ale mam wrażenie, przynajmniej jak się rozmawia z przedstawicielami... tak. Nie, to może to tylko wyjaśnię, że mi chodziło o to, że w rozumieniu partii, w opinii partii rządzącej koszt wewnątrzpolityczny innej polityki w sprawie uchodźców, wymierzonej, czy której celem byłoby uchronienie Unii Europejskiej przed spodziewaną dezintegracją, jest po prostu zbyt wysoki, żeby ten koszt ponieść. Ryzyko jest zbyt wysokie i jeżeli jest jakakolwiek polityczna kalkulacja w tym, to jest właśnie, taka. Znaczy tego, tutaj chyba nie ma wątpliwości. Znaczy znowu pytanie, na ile jest w tym politycznej kalkulacji, na ile przekonań, że ci uchodźcy to rzeczywiście jest takie zagrożenie. Ja natomiast chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że to przekonanie, że nie ma ruchu w tej kwestii, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Polsce, łączy też część przynajmniej partii opozycyjnych. I tutaj z jednej strony jest ta presja opinii publicznej, z drugiej strony ta cała dyskusja na temat kosztów i słyszę regularnie od różnych ekspertów, niekoniecznie pisowskich, że no przecież tutaj nie ma systemu, który by pozwolił przyjąć tych uchodźców i tak dalej, i tak dalej. I co do opinii publicznej, to warto może zauważyć i mieć tę świadomość, że CEPOS, który to dosyć regularnie badał, jeszcze we wrześniu pokazywał, że liczba osób, które chciałyby przyjąć uchodźców z Bliskiego Wschodu i tych, które były przeciwne, to było mniej więcej 50 kilka do 40 kilku procent, znaczy 50 kilka procent było przeciwnych, 40 kilka. I tak było przez kilka miesięcy wcześniej, natomiast to się rzeczywiście zmieniło dosyć niekorzystnie w kolejnych miesiącach. Ale wciąż według tego ostatniego badania około 1/3 badanych jest za tym, żeby tych uchodźców przyjąć, 2/3 przeciwko. Więc to nie jest tak, że nie ma, jeśli chodzi o opinię publiczną, nie ma tutaj żadnego pola i moim wielkim rozczarowaniem jest to, że w tej sprawie także opozycja mówi takim językiem, który w dużej mierze wpisuje się w tą pisowską narrację, podobnie jak w sprawie tego kosztów, braku systemu i że brak takiej jasnej, alternatywnej narracji w sprawie polityki wobec uchodźców, także wskazującej, jakie byłyby korzyści polityczne dla Polski, gdybyśmy hipotetycznie przyjęli od początku zupełnie inną postawę. I, że tak powiem, wyciągnęli rękę wobec Niemiec i Merkel, która w pewnym momencie wciąż jest w wielkich tarapatach z tego powodu i pokazali, że tutaj ma partnera. Znaczy, moim zdaniem takiej narracji bardzo nam w tej chwili brakuje ze strony opozycji, a także środowisk eksperckich, bo głównie pozytywne przesłania wychodzą od NGO-sów, które są zaangażowane na rzecz uchodźców, a to nie jest jednak głos dokładnie tego samego kalibru. I podobnie widzę taki paraliż, jeśli chodzi o opozycję i część środowisk eksperckich w tej kwestii śledztwa Komisji Europejskiej. Tutaj też ile razy zaczyna się taka poważna dyskusja, to ten argument, że to wywoła jakiś gremialny bunt opinii publicznej przeciwko Unii Europejskiej i że roztrwonimy ten kapitał, jakim jest poparcie społeczeństwa dla integracji, on wychodzi bardzo wyraźnie poza środowiska związane związane z PiS-em. I znowu, jeżeli się odwołać do dosyć ubogiego materiału empirycznego, którym na ten temat dysponujemy, to znów jedyny sondaż, jaki widziałem, pokazał, że sprzed chyba 2 miesięcy, pokazał, że 37% badanych uważało, że to śledztwo jest uzasadnione, 36%, że nieuzasadnione, reszta nie miała zdania. W tym ci, którzy uważali, że jest nieuzasadnione, to byli w ogromnej mierze wyborcy PiS-u, więc znowu z jednej strony nie widzę podstaw i jednocześnie temu towarzyszyły wysokie deklaracje nadal zaufania do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej itd. Więc ja tutaj widzę taki rozdźwięk między dyskursem opozycyjnym, który jest taki bardzo wahający się, znaczy jakie zająć stanowisko w stosunku do tych działań na szczeblu europejskim, właśnie spowodowanym taką paniką przed opinią publiczną i w pewnym sensie żyrowaniem tej narracji pisowskiej o tym, że tylko źli patrioci donoszą na Polskę. Więc to mam wrażenie, są takie dwie kwestie, które w tej chwili dzielą te środowiska także niesympatyzujące z obecnym obozem rządzącym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Konrad Niklewicz, bardzo proszę. Też pogratuluję autorom raportu, bardzo ciekawa lektura. I od razu nawiążę do słów Jacka i rządu z dużym niepokojem i takim pesymizmem. Znaczy nie mogę się odwołać do w tym szacownym gronie, do badań, które nigdy nie zostaną opublikowane. Ale mogę Państwa zapewnić, że badania były prowadzone. I niestety zdecydowana większość elektoratów, także partii, które dziś są w opozycji do dobrej zmiany, jest dość negatywnie nastawiona do kwestii przyjmowania uchodźców i imigrantów do Polski. Momentami bardzo nawet negatywnie. I to jest kwestia, którą ja podejrzewam, tego nie wiem, bo to jest inny organizm polityczny, ale podejrzewam, że dobra zmiana ma to bardzo dokładnie przebadane. Rynek badań opinii publicznej jest rynkiem dosyć niewielkim, jeżeli chodzi o nasz kraj. Różne informacje się rozprzestrzeniają i nie jest tajemnicą, że dobra zmiana bardzo starannie prowadzi badania, bardzo dokładnie stara się dowiedzieć, co Polacy myślą, co im gra w duszy, co im gra w sercu. I ta kwestia migracji jest niestety bardzo poważnym orzechem do zgryzienia, bardzo twardym, ponieważ jeszcze raz do tego powrócę. Ja przyjmuję założenie, że siły przeciwne do dobrej zmiany, konstruując swoją wizję polityki zagranicznej, swoją wizję polityki europejskiej wobec swoich stosunków ze światem, będą musiały brać pod uwagę to, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa, nie 1/3, tak jak to co pokazał, niestety, jest zdecydowanie przeciwna większemu otwarciu Polski na imigrantów. Znaczy te pokłady niechęci wobec obcych, najszerzej rozumianych, są tak głębokie, że przyznam się Państwu uczciwie, dopóki się o tą kwestię nie otarłem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Jestem, mówiąc prosto, jestem tym bardzo przybity i zakończę swoje krótkie słowa takim pytaniem, na które nie oczekuję odpowiedzi już dzisiaj. W jaki sposób w tym elemencie, w tym obszarze my mamy konstruować tą część naszej wizji programowej, mówię o opozycji jak w całości, w momencie, gdy naprawdę Polacy mają takie poglądy, jakie mają. I jeżeli będziemy próbować mówić że trzeba się otwierać, że trzeba pomagać, solidarność europejska i tak dalej, rzeczy, w które ja osobiście wierzę, to momentalnie się wyborcy wrócą plecami. Dziękuję bardzo. Leszek Jażdżewski, bardzo proszę. Gratuluję autora raportu tego, że byli w stanie z takiej właśnie publicystyki wycisnąć jednak jakąś esencję i uważam, że uporządkowanie intelektualne tego, co można by najkrócej nazwać po prostu zwijaniem się polityki zagranicznej, nie alternatywną wizją polityki zagranicznej. Uważam, że to bardzo ważne, że to by brzmiało tutaj mocno, że to było bardzo potrzebne. Natomiast ja mam do Państwa, jako dużo bardziej doświadczonych materii, o których tu rozmawiamy, wydaje mi się, że zasadnicze pytanie. Kiedy Eugeniusz Smolar na spotkaniu, w którym brałem udział wcześniej, przedstawił główne tezy tego raportu, skłoniło mnie do refleksji, żeby się zastanowić, czy to, o czym tutaj rozmawiamy. To znaczy polityka zagraniczna w gruncie rzeczy jest także symptomem. To znaczy bardzo wyraźnie jest zaznaczone w raporcie, że to ona jest podporządkowana w 100% jakby realiom i założeniom polityki wewnętrznej, tak jak być może nigdy w najnowszej historii Polski. Ale pytanie, czy to, co się dzieje w polityce zagranicznej, to, co obserwujemy, to jest symptom zwrotu, który nie dotyczy wyłącznie polityki zagranicznej, ale jest to zwrot, bym powiedział, charakterem wręcz cywilizacyjnym, strategicznym. I tutaj pojawia się pytanie, czy ta płyta tektoniczna, na której Polska się znajduje razem z paroma innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, chyba Eugeniusz użył takiego sformułowania, że byliśmy, czy padło w tej dyskusji, w której braliśmy udział, dotarliśmy do krajów Europy Północnej, tak? Zaczęliśmy być klasyfikowani jako Europa Północna, a teraz dryfujemy w kierunku Południowego Wschodu, tak można powiedzieć. Tak? Pytanie jest zasadnicze, czy ta tendencja, która była promodernizacyjna, proeuropejska, gdzie Europa kojarzyła się z nadzieją, a nie ze strachem, coś, co przenikało polskie społeczeństwo, wydaje mi się, że dalej przenika, tak? Ale nie można pozostawić bez odpowiedzi pytania, skoro tak, to dlaczego partia o takim programie, o takim nastawieniu, o takiej nieukrywanej przecież wrażliwości była w stanie wygrać wybory i dzisiaj jest w stanie wciąż z dużym poparciem tego typu politykę realizować? Czy coś się nie stało? To znaczy, czy ta siła przyciągania, grawitacja, no przychodzącej też kryzys, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest inna Unia Europejska niż ta, o którą walczyliśmy. Wielu z Państwa przecież było zaangażowanych bezpośrednio w to, że nam się udało zakotwiczyć w strukturach zachodnich, ale udało się między innymi dlatego, że polskie społeczeństwo jednoznacznie, chociaż no, nie w całości, tak, ale ogromna większość Polaków w tym kierunku popierała i intuicyjnie czuła, że nie ma dla nas miejsca na prowadzenie takiej polityki zagranicznej, jak na przykład na Ukrainie, która przez długi czas próbowała zachowywać tę politykę no, dwóch wektorów, tak? Równego odstępu od Unii Europejskiej czy Zachodu i Rosji. W Polsce mieliśmy przeświadczenie, że nie ma takiego wyboru. Uważam, że to było przeświadczenie oparte na realnych podstawach i że jedynym tym kierunkiem jest Zachód. I dzisiaj, kiedy w Polsce ten język taki w cudzysłowie suwerennościowy, on de facto prowadzi w perspektywie do osłabienia suwerenności Polski, tak? To znaczy polegający na tym, że się próbujemy izolować, taki izolacjonistyczny język, który oczywiście sprzyja temu, żeby Polska zmieniała ten kierunek cywilizacyjny z zachodu na wschód. Czy to jest tak, że jakby kiedy zabrakło tej siły grawitacji ze strony instytucji europejskich, kiedy sami w pewnym sensie mam poczucie, że podsumowanie transformacji, które było w polskiej prasie, w polskich mediach, totalnie na tę transformację obrzyziło. I przy okazji obrzyziło ten model transformacji imitacyjnej, tak, który w Polsce dominował. No i przy okazji wpłynęło również na to, że to w znaczący sposób ułatwiło prowadzenie takiej, a nie innej polityki i w ogóle dojście do władzy obecnemu rządowi. Więc jakby pytanie jest takie, czy to jest tylko kwestia tego, że trochę zmieniły się akcenty, że dzisiaj na przykład nie można wprost mówić, że nie wiem, Unia Europejska od nas wymaga i musimy się dostosować i mamy potrzebę, żeby się troszeczkę połektać takim bardziej, nazwijmy to, mocarstwową retoryką, tak? I to byłoby jeszcze małe zło, bo być może także osoby o jednoznacznie proeuropejskiej orientacji są w stanie takiego języka używać. Czyli na przykład Unia Europejska jako narzędzie do realizowania polskich interesów, nie wiem, Polska mocarstwowa dzięki Unii Europejskiej, co tam, tak, Polska, która jest przywódcą, siedzi przy stole, podejmuje decyzje, wpływa na kierunek zmian. Gdyby to była kwestia retoryki, to uważam, że jakby można ją dostosować i zmienić. Być może język wymaga tutaj, Państwo są producentami tego języka, Państwo możecie ten język zmienić. Pytanie jest zasadnicze takie, a co jeśli jest tak, że trochę tak jak było z Rosją. Przez jakiś czas wydawało się, że Rosja lepiej czy gorzej zmierza w kierunku zachodu. Potem okazało się, że kiedy Rosja się wzmocniła, i jakby w cudzysłowie takie naturalne miejsce jest, no i tak gdzie indziej, tak? Jest, bym powiedział, swoiste. I pytanie jest takie, czy my nie jakby uznaliśmy, że na potrzeby polskie historia się skończyła w pewnym sensie, że mamy to już załatwione, ale kiedy tego jednoznacznego impulsu i tej siły naszej, z jednej strony dążenia na zachód, a z drugiej strony przyciągania przez ten zachód, także chęci przyciągania nas, bo pytanie jest dzisiaj, czy zachód, Unia Europejska szerzej nie uzna, że do jakiegoś stopnia o Polskę można walczyć, ale w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję, okej, idziemy dalej, tak? Integrujemy się w eurozonie, czyli integrujemy się w gronie państw, które chcą przyjmować uchodźców. To są dzisiaj zasadnicze tematy. Czyli czy to nie oznacza, że takie w cudzysłowie naturalne miejsce Polski, kiedy zabraknie tego impulsu i tej siły przyciągania, jest niestety na troszeczkę innej płycie tektonicznej, że możemy tego nie odczuć dzisiaj jeszcze, bo mamy kotwicę w postaci NATO i Unii, ale to Anne Applebaum napisała, że jesteśmy trzy wybory. Może nawet nie tylko trzy, może nawet dwa albo jedne wybory od tego, żeby się sytuacja diametralnie zmieniła, tak? Czyli Brexit, wybory we Francji i przede wszystkim wybory w Stanach Zjednoczonych. Czy to jakby nie wymaga takiego poczucia, że to czeka nas kolejne zasadnicze starcie, takie jak po roku 1989, kiedy trzeba było sobie wyrąbać tę drogę na zachód, czy dzisiaj nie musimy z równą energią i poczuciem też pewnej takiej, no nie wiem, dziejowej ważności uświadomić sobie, że grali się o w ogóle miejsce Polski w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat. I że ta walka nie jest wcale wygrana, wbrew temu sam się wydawało. Dziękuję bardzo. Jedna uwaga tylko. Mnie się wydaje, że to dotyczy całego regionu i to jest bardzo ważne pytanie i moim zdaniem to jest na osobną dyskusję, dlatego że to przede wszystkim dynamika wewnętrzna tutaj jest bardzo istotna w stosunku do demokracji, tendencje autorytarne. Ale to jest bardzo ważny temat, tylko on jest zbyt rozległy, żebyśmy mogli dzisiaj chyba go podjąć. Roman Kuźniar, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest duże zagadnienie, to, które zostało odniesione w tym ostatnim momencie. Czyli tutaj mamy do czynienia z takim zamknięciem się okna pogodowego na dłuższy czas i będziemy uwięzieni w tej sytuacji, w której niewiele można zrobić. Czy to jest takie chwilowe wahnięcie? Ja bym nie demonizował w tej chwili oczywiście obecności programu politycznego, także sfery polityki zagranicznej obozu rządzącego w naszym społeczeństwie, dlatego że badania opinii publicznej one pokazują, że to poparcie jest niższe niż procent uzyskany w wyborach, prawda? To znaczy, że ta siła rażenia, te zdolności do dewastacji świadomości publicznej, społecznej w obszarze, którym się zajmujemy, jest w dalszym ciągu dość ograniczona, ale z czasem można rosnąć. To jest oczywiście zapewne zagrożenie. Jak długo to potrwa? Wiadomo, że to trwa na pewno nie mniej niż jedną kadencję. Gdyby miała trwać dłużej, wtedy się bawię. Natomiast te okoliczności międzynarodowe i to, co się stało u nas, to jest rzeczywiście takie zagadnienie, tak jak mówił Aleksander, to jest coś, co warto podjąć, prawda? Czy to jest takie zamknięcie, zacześnięcie okna pogodowego na długi czas i gdzieś jakiś właśnie mamy, jesteśmy gdzieś na początku lat 30. Nie jeszcze żadnej kolejnej wojny światowej, ale tak powiem, osuwamy się gdzieś w jakimś niebezpieczeństwie, czy to są takie jakieś przejściowe założenia. Ale to jest inna kwestia. Ja się ograniczę tylko do tego, co jest w tym raporcie, który jest rzeczywiście znakomity i moje ukłony dla autorów, dla inicjatorów tego raportu. Chociaż muszę powiedzieć, że mam podobny pogląd, jak tutaj już parę osób wcześniej zgłaszało, że te założenia ideowe, one są znacznie powyżej, powiedziałbym, czy nadwartościowują potencjał intelektualny, czy dowartość ideową tej realnej polityki, która jest prowadzona, tak zresztą na poziomie jej narracji, która jest przecież najczęściej tak plugawa po prostu, nikczemna, jeżeli chodzi o sposób myślenia, knajacka, jeżeli chodzi o język i sposób myślenia. Jedno i drugie właściwie jest na takim bardzo dobrym poziomie. Owszem, gdzieś tam w tle, gdzieś tam lewitują, czy są jacyś intelektualiści, profesorowie mniej czy bardziej uporządkowani, jeżeli chodzi o ich myślenie, pozycję, ale bez tutaj rzeczywiście oni dowartościowują jakoś ten obóz, jeżeli chodzi o... Myślę, że ten raport również tak troszkę uszlachetnia, powiedziałbym, tak ideowo, dlatego że ideowo jest to jest znacznie gorzej. Myślę, że w wiele większym stopniu treścią i kierunkiem tej polityki zagranicznej rządzą właściwie taka mieszanka niekompetencji, takiego ideowego populizmu, taki ideopol na poziomie żargonowym przecież jest. A więc niekompetencja, populizm, taki resentyment i kompleks. Kompleks niższości, który manifestuje się oczywiście w tym, że to jest takie prężenie tych mózgów, z reguły tak jest, że jak kompleks niższości, to się nadarza, że to krzykiem właśnie gdzieś tam, wymakiwaniem. I to jest bardzo wyraźne. Ten wasz populizm jest charakterystyczny dla tej polityki niezależnej kompetencji. Ja niedawno pisałem na ten temat artykuł Rzeczpospolitej, który nie chcę powtarzać swoich tych, na temat niekompetencji jako jednej z głównych cech polityki zagranicznej tego obozu rządzącego, ale ten populizm, który właśnie to są ci uchodźcy, przecież to jest stosunek do Niemiec, a jeżeli nawet tych układów nie ma takich głębokich, to zawsze można proponować, żeby je wzmocnić, żeby je rozszerzyć. Myślę, że obóz rządzący poszedłby w kierunku Rosji o wiele bardziej chętnie, gdyby wie, że tutaj nie da się tego sprzedać dobrze własnemu rekordowi, da się wygrać, w związku z tym dlatego, że to powinowactwo, jeżeli chodzi o konstrukcję polityki, o logikę polityki, o to jak ma państwo, te wszystkie rzeczy, o których wiemy, ono jest wyraźne, prawda? Zwłaszcza do Rosji, do tych krajów postsowieckich i to by ich może pchało tak w sensie geopolitycznym, ale tego się nie da wykorzystać w takiej warstwie populistycznej. Ten populizm ma charakter taki religiancki. To religianstwo jest rzeczywiście takie bardzo silne w zachowaniach, właściwie w polityce zagranicznej. Wystarczy spojrzeć na to, jakie projekty otrzymują dotacje MSZ-u obecnie. To są dużej części projekty, które są związane w jakiejś mierze właśnie mają ten komponent, ten wywiadek silnie religijny. I to jest taka dewocyjna właściwie religijna, bo to nie jest rzymski katolicyzm, to jest turyński katolicyzm, taki wahhabizm właściwie tak naprawdę. Kiedy premier czy prezydent jadą za granicę i odwiedzają głównie polskie parafie, no to jest po prostu, no, pani premier, która jedzie i odwiedza polską Częstochowę, tam jej mówią, że ona jest darem od Boga. No, miejscowy biskup wyraźnie ma pojęcia, co się dzieje w Polsce, powiedział, że darem prezesa, darem Boga, wiadomo. Ale prezydent, który wywołuje zaproszenie, jedzie do Kanady i spędza większość czasu w parafiach, prawda? No to jest bardzo żenujące jednak i tam oczywiście oni się dopieszczają wzajemnie, ale jeżeli to ma być ta polityka zagraniczna wyrażać, to jest jakaś katastrofa. Oczywiście ci spin-doktorzy obozu rządzącego tego nie dostrzegają, bagatelizują, albo im to bardzo odpowiada, natomiast to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to nas rzeczywiście będzie spychać gdzieś jakiś taki w odbiorze zewnętrznym. Jeżeli jeszcze raz czy drugi prezydent się da zaprosić w ten sposób przez parafię i tam będzie kolędował, no to nie będzie poważnie traktowany, jeżeli jeszcze w dalszym ciągu jest przez kogoś poważnie traktowany na zewnątrz. I to, co tutaj w związku z tym dają sobie znać, to jest taki powrót do PRL. Jeżeli chodzi o tę słynną zbitkę, młodzież nie pamięta, ale my to pamiętamy, za granicę jeździła delegacja partyjno-rządowa, prawda? Partyjno-rządowa. I ta polityka jest właśnie partyjna, dlatego MSZ ma niewielki wpływ na tą politykę, niezależnie od tego, co myślimy o kwalifikacjach Waszczykowskiego. To jest jednak zawodowa dyplomata. Podejrzewam, że gdyby miał większy wpływ na politykę zagraniczną, może niespecjalnie poprzez tę publicystykę, to ona może byłaby nieco lepsza, gdyby jego wpływ na politykę zagraniczną jest bardzo niewielki. MSZ, Waszczykowski uprawiają stosunki dyplomatyczne, podtrzymują. Natomiast wpływ na politykę zagraniczną ma Nowogrodzka, ma partia i to przy bardzo różnych okazjach widać. Waszczykowski wtedy, kiedy mówi jako działacz partyjny w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, mówi o tym, że Trójkąt Weimarski to jest już pusta formuła i Jałowej i w ogóle. Dwa dni później jest na konferencji na uniwersytecie. Powiedzieli nam Niemcy, że Trójkąt Weimarski. No tak, ale on już podpisuje się, bo jest afirmatywna. Miałem 3 dni później konferencję u siebie, w której byłem wspólnikiem temat właśnie Trójkąta Weimarskiego i siedzieli nasi partnerzy, obaj ambasadorzy naprzeciw i Waszczykowski oczywiście wygłosił wielką chwałę Trójkąta. Oczywiście to się nie przebiło, no bo przecież nie, bo to było do wewnątrz, trzeba było pokazać, że on jest tym dyplomatą, który pamięta bardzo dobrze te czasy i tak dalej, kiedy Trójkąt był uruchamiany, jaką rolę odegrał. A więc to jest taka polityka w związku z tym bardzo sprzeczna, ponieważ pewnie jeszcze w MSZ-cie są jakieś resztki myślenia poprawnego o polityce zagranicznej, interesach i to się gdzieś czasem przejawia, ale ten nacisk partii to wszystko miażdży, także to silne upartyjnienie, nie tylko to, że ona jest podporządkowana celom wewnętrznym, że ona jest tak bardzo populistyczna, że jest po prostu dramatycznie niekompetentna, że jest religiancka i pewnie też będzie pogłębiać w miarę jak będziemy to bardziej izolowani, to jej źródło upartyjnienie też jest takim bardzo ważnym znakiem. Myślę, że warto w związku z tym, o czym mówił tutaj już pan premier, może pierwszy rok będzie dobrym momentem, żeby podsumować, żeby zrobić taki duży bilans bardziej globalny, bo ten dotyczy założeń ideowych i ja na tym poziomie się zatrzymam i będę wchodził w te poszczególne sektory, obszary czy kierunki geopolityczne. Natomiast jest o to walczyć. Myślę, że to nie jest tak, niezależnie od tych wahnięć, które są, czy jesteśmy, że tak powiem, na krańcu tej płyty tektonicznej, ale tamtej czy na krańcu z drugiej strony, to jeszcze sprawa nie jest przesądzona, tak jak powiedziałem, w dalszym ciągu to oparciem dla obozu rządzącego, mimo całego instrumentarium, jakie ma, także warstwy propagandy, ono nie przekracza tego, co obóz dostał w dniu wyborów, a rządzi tylko dlatego, że po prostu lewica się podzieliła, wszystkie głosy poszły tam w stronę, także to jest także przyczynek do roli przypadku w historii, prawda, jak bardzo czasem niewinne wydawało się wydarzenia mogą tak jak zresztą głosy, które nie policzono, dały prezydenturę George'owi W. Bushowi z katastrofalnymi konsekwencjami dla Ameryki i znacznej części świata. Tak samo troszkę tutaj może nie aż tak, ale bym jeszcze nie demonizował tego, jak silny to ma wpływ na ten. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Konstanty Gebert i później Adam Szłapka. Ja się oczywiście dołączam do chóru pochwał, ale to powiedziałem o tym, czego mi brakuje. Tutaj brakuje mi przede wszystkim pomysłu na to, jak ta polityka jest wypracowywana. Tutaj parę osób, pan premier jako pierwszy, przyznaje takiej poznawczej bezradności. Nie wiadomo, co to jest, skąd to się bierze, czy rzeczywiście to decyduje Nowogrodzka, a jeżeli tak, to chciałbym znać numer pokoju. I myślę, że to jest dobry temat na następny raport. Znaczy próba określenia tego, jak ta polityka jest wypracowywana, bo dopóki tych mechanizmów nie znamy, to nie bardzo jesteśmy w stanie ani oszacować jej cele, ani nawet stwierdzić, na ile z punktu widzenia tych celów jest ona skuteczna, a to dosyć ważne, bo bez tej wiedzy ona się rzeczywiście jawi jako takie pasmo dość żenujących i dających się uznać kompromitacji, nawet z punktu widzenia interesów tych, którzy tę politykę realizują. Kissinger powiedział, że Izrael w ogóle nie ma polityki zagranicznej, wyłącznie wewnętrzną. I teraz to samo można powiedzieć w naszym stopniu i o nas. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy, które przytłoczenie jak gdyby tym sukcesem dobrej zmiany, na które nie zwracamy uwagi. Jedną z osiowych pojęć polityki zagranicznej dobrej zmiany jest to, że Niemcy są szkodliwe dla Polski. Oprócz tego, że jest to wiedza powszechna, jak świat światem, nie myśli, więc Polakowi bratem, nikt z tamtej strony nie zadbał o to, żeby przedstawić mechanizmy tej szkodliwości. Znaczy, co takiego Niemcy robią, że jest to szkodliwe dla Polski? Trochę tak jak kwestię uchodźców, byśmy spuścili uszy po sobie, daliśmy się zahukać nacjonalistycznej retoryce, nie zadając dość fundamentalnego pytania. Podobnie istotną innowacją dobrej zmiany w polityce zagranicznej, że nie chcemy płynąć w mainstreamie, chcemy być przywódcą Europy Środkowej. Znaczy, to jest uprawniony pomysł. Jak taki pomysł się stawia, to on musi wzbudzić dwa pytania. Pierwsze, czy jest to rzeczywiście dla naszych interesów lepsze, a po drugie, czy ktoś oprócz nas chce nas w roli lidera Europy Środkowej. I tutaj ja muszę powiedzieć, oprócz Macedonii ja nie widzę żadnego państwa. Czarnogóra chyba nie zauważyła tego. Natomiast Macedonia być może byłaby skłonna nas poprzeć. Nie ma w ogóle takich debat na tym poziomie, takiej, które się analizuje od strony pragmatycznej. Cele, które dobra zmiana chce realizować. Minister Macierewicz złożył jednodniową wizytę w Izraelu, samo w sobie jest dosyć dużą rzadkością, gdzie wygłosił pogląd, że Polska i Izrael mają wspólne wartości i wspólne cele. Ja od tej pory odbieram telefony zaprzyjaźnionych arabskich dyplomatów, którym mówię, że ja też nie rozumiem. Ale pytanie, jaki interes jest realizowany przez tego rodzaju deklaracje? Znaczy, być może jest naszym interesem zantagonizowanie arabskiej opinii publicznej, tych wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli, że nasz szef MSZ się definiuje jako islamofob. Bo może w związku z tym układnie nie będą przychodzić do Polski. Może to jest taka konstrukcja. Ale dla mnie jest rzeczą zdumiewającą, że nikt z opozycji nie zadał sobie tego pytania. Znaczy, jaki polski interes jest realizowany przez takie deklaracje ministra Macierewicza. Mam wrażenie, że rzeczywiście opuściliśmy bezradnie ręce. No bo tak rzeczywiście trochę jest robienie, że jak ktoś jest knajakiem i pochukuje, to ludzie się boją, ale no, w ten sposób nie da się prowadzić debaty o polityce. Mam też wrażenie, że ta polityka wyrasta z takich no, nieprzetrawionych, niezanalizowanych wyobrażeń, jak to, że Niemiec, to z racji tego, że jest Niemcem, a nie będzie nam trochę, co tu się zastanawiać. I jednym z elementów tej polityki, takich niewyrażonych, bo oczywistych samych w sobie, jest przeświadczenie, że to, że Polska jest państwem monoetnicznym, jest sukcesem i wartością. Mam wrażenie, że to jest takie niewyrażone przeświadczenie, które podziela jakaś znaczna część polskiej opinii publicznej. Ja nie znam tych badań, o których ty mówiłeś, ale spokojnie sobie to wyobrażam. I że myślenie jest takie, no, że w XX wieku koszmarem przelano morze krwi, zginęły miliony ludzi, ale przynajmniej zyskaliśmy państwo monoetniczne, Polskę piastowską, tej, z której dumny był Gomułka. I że byłoby nie tylko karygodną głupotą, ale zdradzeniem poświęcenia przodków, gdybyśmy teraz z własnej woli mieli obcych puszczać do Polski. Ja mam wrażenie, że to jest takie ideowe przeświadczenie, które funkcjonuje w tym obozie i po części też w elektoracie opozycji. I to przeświadczenie warto zanalizować, bo jeżeli ono rzeczywiście tak funkcjonuje, no to warto zanalizować jego konsekwencje. I drugie takie przeświadczenie, o tym mówił Roman Kuźniar, możliwość zwrotu ku Rosji. I myślę, że to też zasługuje na bardzo poważną analizę. To się nam dzisiaj wydaje psychologicznie niemożliwe. No podobnie jak się wydawało psychologicznie niemożliwe, że rząd będzie jawnie gwałcił konstytucję, tak? Tym bardziej, że to można zrobić dyskretnie i po cichu. Myślę, że istnieje kilka czynników przemawiających w tą stronę. Jeden jest taki, że no podobnie jak Ukraina, jeżeli nie w Unii, to nie bardzo mamy gdzie się znaleźć, tak? Spójność ideowa między wizją państwa i wizją świata proponowaną przez prezesa i przez prezydenta Putina oczywiście, jest uderzająca. I wreszcie to, że myślenie tego obozu wyrasta z tradycji endeckiej, mimo że sami Kaczyńscy pochodzili raczej z tradycji Kucharczykowskiej, no pozwala wreszcie endekom odetchnąć z ulgą, bo kiedy endecy mogli wpływać na kształt polskiej polityki, no to cholera ta Rosja była B, a Niemcy, których należało nie robić, były jednak jakieś prace, tak, lata 30. A teraz to się odwróciło. Teraz nareszcie można powiedzieć, że to jest taka Rosja, którą Polsce może być po drodze, a Niemcy wiadomo, że to jest to straszne zagrożenie rowerzystami, uchodźcami i innym paskudstwem. A jeżeli do tego dorzucić jeszcze możliwość, że wspólnie z Rosjanami rezunów pokonamy, to to może być bardzo interesująca koncepcja polityczna. I ja przypuszczam, że ona może być rozpatrywana. I warto byłoby, żebyśmy o tym myśleli w sposób wyprzedzający. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Adam Szłapka, bardzo proszę, i później nasz współautor będzie musiał wyjść, więc damy Adamowi głos, żeby miał możliwość. Bardzo dziękuję. Oczywiście też gratulacje dla autorów raportu. Doskonała analiza zespołu działań i publikacji, które widzimy w sferze zagranicznej przez większość robionych teraz przez obóz Prawa i Sprawiedliwości. Jedyne zastrzeżenie, które mam i do treści, i do tej naszej całej dyskusji tutaj, bo my wychodzimy pewnie z słusznego założenia, że to, co widzimy, to jest polityka zagraniczna. Otóż ja bym, wydaje mi się, że należy podkreślić bardzo mocno tą tezę, która jest w pierwszej części raportu napisana o tym, że no, bardzo jest wyraźny prymat polityki wewnętrznej i zagranicznej. Moim zdaniem tą tezę należy wyostrzyć, ten prymat jest absolutny. To znaczy nie istnieje teraz w Polsce polityka zagraniczna, jest tylko polityka wewnętrzna. To, co widzimy, to są jakby dwa nurty. Z jednej strony naturalny rozpęd dyplomacji, która reaguje na to, na zarzuty, które przychodzą z zewnątrz i odpowiada, a z drugiej strony to, co taka funkcja polityki wewnętrznej, to wydawanie komunikatów na zewnątrz przez większość, czy przez władze polskie, rzeczy, które chce usłyszeć społeczna baza poparcia Prawa i Sprawiedliwości. I tu możemy szereg takich przykładów, moim zdaniem, które już tutaj padły, dlaczego które pokazują, że faktycznie ta polityka zagraniczna nie funkcjonuje teraz. No, przykładem są uchodźcy. Prawo i Sprawiedliwość ma badania, samo bardzo mocno podkreśla temat uchodźców, bo to im przysparza, że tak powiem, wyborców i poparcia. Ja bym tą tezę jeszcze wzmocnił, być może pamiętamy 10 lat temu też Prawo i Sprawiedliwość prowadziło rządy w Polsce. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość było bogatsze o środowisko Lecha Kaczyńskiego, które faktycznie miało jakąś strategię, można się było z tym zgadzać bądź nie, ale no, była to część środowiska Prawa i Sprawiedliwości, która była zainteresowana sprawami zagranicznymi. Teraz Jarosław Kaczyński czy ci, którzy pozostali w Prawie i Sprawiedliwością, dla nich jedynym ważną sprawą w polityce publicznej jest polityka wewnętrzna. Nawet no, słyszymy w retoryce, no, jakby za czasów Lecha Kaczyńskiego i też często wraca do tego Prawa i Sprawiedliwość, mówi, że ważna jest dla nas polityka amerykańska. Przykład, list senatorów amerykańskich, Johna McCaina i Barbary Mikulskich, których trudno posądzić o antypolskość, został potraktowany arogancko przez panią premier Szydło. Znaczy nie ma żadnej polityki. Była mowa o polityce wschodniej, która była też bardzo ważnym elementem polityki Lecha Kaczyńskiego. Teraz jest w ogóle nieprowadzana, trudno tutaj mówić o kontynuacji. Zobaczymy, testem myślę dla potwierdzenia tej tezy będzie lipiec i to, co zrobi większość rządowa przy okazji rocznicy tragedii wołyńskiej. To będzie bardzo wyraźnie widać, czy uznają, że badania mówią, że warto ten temat podgrzać i film Smarzowskiego, bo nam to trochę w słupkach sondażowych pomoże, czy faktycznie ważna jest polityka wschodnia nasza i jednak postawienie na dialog z Ukrainą. Relacje z Rosją, też element naszej polityki wschodniej i w tym kontekście Grupa Wyszehradzka. Czy faktycznie mamy dobre relacje z Węgrami i jesteśmy w stanie przekonać ich do tego, by nie prowadzili cały czas wspólnej polityki z Putinem? Czy to jest tylko taka zasłona dymna i mówienie tego, co chcą usłyszeć pewne środowiska w Polsce? Myślę, że takie przykłady można mnożyć, natomiast jakby takie spojrzenie na całą działanie Prawa i Sprawiedliwości jest o tyle ważne, że to, co widzimy w polityce wewnętrznej, jest działaniem wbrew wartościom cywilizacyjnym, które wybraliśmy przystępując do Unii Europejskiej. Efekt tego może być taki, bo to nie jest, myślę, że wybór polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, tylko efekt może być właśnie taki, o którym mówił na przykład Leszek Jażdżewski czy pan profesor Kuźniar, czyli zmiana naszego wektora cywilizacyjnego. I jaka powinna być odpowiedź tutaj na kolesi czy środowiska lewacko-liberalnego? No, zacząć głośno mówić o tym, że przez 25 lat sukces Polski polegał między innymi na tym, że albo raczej polityka wewnętrzna była, nawet można powiedzieć, podporządkowana polityce zagranicznej, bo przecież cały okres negocjacji z Unią Europejską i tempo, które było narzucone tym okresem negocjacji, przyspieszył też przemianę w Polsce, albo że polityka zagraniczna ma swoje cele strategiczne i należy ją wyłączyć w ogóle z polityki partyjnej. No, gdyby w 90-tych latach ktoś zbadał opinię publiczną w Polsce, czy chcemy pojednać się z Niemcami, albo czy chcemy przyciągania Ukrainy do struktur europejskich, to myślę, że odpowiedź społeczeństwa była dosyć jednoznaczna w tamtych czasach, mniej więcej taka jak odpowiedź, jakie było poczucie większości Polaków na list biskupów polskich do niemieckich. Natomiast jakby to były cele, które były ważne z punktu widzenia państwa i myślę, że do tego powinniśmy wracać, rozumiejąc myślę to, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie prowadzi polityki zagranicznej. Dziękuję bardzo. Adam Balcer, który musi niestety nas opuścić. Przepraszam Państwa bardzo, ale wyjeżdżam do prawdziwej Wyspy Wolności, czyli na Białoruś i muszę trochę wcześniej wyjść. Odniosę się może tylko do jednej kwestii, do tego, co mówił Konrad Niklewicz. Może tutaj wystąpię trochę w takiej roli suflera. Popadło pytanie, jaka powinna być narracja opozycji w kwestii uchodźców. Na pewno teraz jest niemal misją niemożliwą, żeby zmienić stanowisko społeczeństwa. W zeszłym roku to pewnie było łatwiejsze, co pokazywały sondaże, bo wzrosła niechęć i można to tłumaczyć też oczywiście zamachami w Paryżu i w Brukseli. Natomiast można też krytykować poprzednią ekipę, moim zdaniem, za bardzo bojaźliwy stosunek do tej kwestii i traktowanie jej jako gorącego ziemniaka i nie podjęcia, moim zdaniem, próby przekonania społeczeństwa. Dzisiaj to, co jest moim zdaniem takim planem minimum, to jest wykazywanie sprzeczności wewnętrznych. Ja to nie wiem, może to nawet jakoś sprawia taką perwersyjną przyjemność w narracji obecnej ekipy, gdzie je widać. Słyszymy od władz, że my bardzo chcemy pomagać na miejscu, a następnie jest konferencja w Londynie i dajemy 3 miliony euro. Proporcjonalnie Estonia dała prawie 10 razy więcej, daliśmy najmniej z Grupy Wyszehradzkiej, Niemcy dały 400 razy więcej. Naprawdę Niemcy nie są bogatsze od Polski 400-krotnie. Następnie słyszymy, że Polska nie może wpuścić tych ludzi od 7 do 11 tysięcy, bo stanowią śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Więc przypomnijmy, że jest 20 kilka tysięcy muzułmanów mieszkających na stałe w Polsce. Oni większość pochodzi z Bliskiego Wschodu, czyli żyjemy w bardzo trudnych warunkach. Trzeba zadawać pytanie, jeśli tak bardzo się boimy wpuszczenia obcych, czy zdajemy sobie sprawę tych muzułmanów, prawda, tutaj język jest oczywiście internetu znacznie brutalniejszy, to jest pytanie, czy w takim razie jesteśmy za zamknięciem granic i wyjściem ze strefy Schengen, ponieważ kilkanaście milionów muzułmanów posiada obywatelstwo europejskie, w każdej chwili może wsiąść w samochód i zrobić coś strasznego w naszym kraju. Ponad 2 miliony Polaków mieszka w miastach w Europie Zachodniej z tymi strasznymi muzułmanami. 4 miliony więcej niż w zeszłym roku, według najnowszych badań World Service, chce wyjechać i pracować i mieszkać w krajach Europy Zachodniej. 1/3 z nich chciałaby mieszkać w tych strasznych Niemczech. Następna jest Wielka Brytania. I tak możemy kolejne zbijać te argumenty, pokazywać te sprzeczności wewnętrzne. Jeśli oni tutaj tylko następnie słyszymy, oni są śmiertelnym zagrożeniem, ale jak przyjadą, to i tak pojadą od razu do Niemiec. To w takim razie chyba nie są aż tak śmiertelnym zagrożeniem, jeśli od razu pojadą do Niemiec. Kolejna kwestia to jest inna narracja o samych muzułmanach w Europie. Nie ma oczywiście sensu chowanie głowy i mówienie, że nie ma problemu z jakąś radykalizacją młodzieży i tak dalej, ale mówienie o tym, że w każdym z tych państw unijnych na Zachodzie ta sytuacja nie jest taka sama, z różnymi tymi społecznościami wygląda ta sytuacja inaczej, bo nagle jest dla mnie kuriozalna sytuacja, kiedy nagle wszyscy są pobudzeni, bo burmistrzem Londynu został Brytyjczyk pochodzenia pakistańskiego, co było widać w sondażach od miesięcy, ale nagle media się pobudziły, ojejku, muzułmanin zostaje burmistrzem Londynu. Burmistrzem Rotterdamu jest muzułmanin, muzułmanka jest od początku tego roku marszałkiem parlamentu holenderskiego. Mieliśmy wybory niedawno lokalne w Niemczech. Wszyscy skupili się na AfD. W Badeni-Wittenbergi wygrali Zieloni, szefową Partii Zielonych w Stuttgarcie, która uzyskała jeden z najlepszych wyników, jest pani Muhterem Aras. No nie ma bardzo teutońskiego imienia i nazwiska. Natomiast to w prasie niestety ani w mediach, ani tak samo od naszej tej elity, nazwijmy już tu pojawiało się lewacko-liberalnej, o tym prawie w ogóle się Polacy nie dowiedzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Elena Kolarska-Wopińska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście raport jest świetny i taki pobudzający też do dalszych pytań do myślenia. I myślę, że warto będzie pociągnąć o pewne wątki, czy dopisać, bo rozumiem, że to z tego powstanie, z tych fragmentów różnych raportów, jeden później większy. Chciałam się tylko na jednej sprawie skupić. Polityka zewnętrzna rzeczywiście jest całkowicie, tak jak mówi marszałka i to mnie też zaciekawiło, podporządkowana tym sprawom wewnętrznym. Ale Pan powiedział, że PiS jakby nie ma w związku z tym polityki zagranicznej, a ja bym powiedziała, że to podporządkowanie temu wewnętrznemu wymiarowi prowadzi do paradoksu. Nigdy nie było, polityka zagraniczna nie była tak obecna w życiu społeczeństwa polskiego, jak w tej chwili, dlatego właśnie, że wykorzystuje się ją do celów wewnętrznych. Zawsze było takie założenie w badaniach opinii publicznej, że polityka zewnętrzna to jest najlepiej oceniany wymiar polityki danego rządu. To ludzie nie wiedzą, minister spraw zagranicznych, był tym najlepiej ocenianym wszystkich wyborów, nikt nic nie wiedział. Teraz to jest obecne. Albo mówimy o Komisji Europejskiej, albo mówimy o Parlamencie Europejskim, albo mówimy o kapitale niemieckim, czy to dobrze, czy to źle. Mówimy o uchodźcach, zastanawiamy się, z jakiego kraju, Serbia, Turcja, Więc ja uważam, że rzeczywiście jest całkowite podróż, ale w związku z tym ciągle ona jest i prowokuje ludzi do myślenia. I dlatego też państwo mówi, jest takie założenie, że ten sposób myślenia PiS-u, ta ideologia, która przenika nas, wszystkie wymiary życia, ona infekuje, pozwolę sobie użyć tego określenia, infekuje jakby myślenie społeczeństwa o tym, co się dzieje, co ma nastąpić i tak dalej. Ale też, i dobrze, że będzie ten raport o opinii publicznej nam pokazuje, ale też ona infekuje, narzuca pewne kalki, myślenie, odgrzewa. Ale w związku z tym, że jest obecna, ludzie zaczynają sami też myśleć, sami formułować, sami interesować się pewnymi rzeczami. I wykorzystuje to też opozycja. Jaki był ten największy marsz, też związany tak naprawdę z polityką zagraniczną, w pewnym sensie wewnętrzną, zagraniczną, to było poświęcone kwestiom unijnym. Więc to zainteresowanie, tą obecność tej polityki zagranicznej w życiu wewnętrznym też wykorzystuje opozycja i postawiła właśnie na ten wątek. Także ja bym tutaj nie była tak bardzo w tym sensie pesymistyczna, bo zakładam, że polskie społeczeństwo samo jednak formuje swoje myśli. 35% będzie zawsze, że tak powiem, trzymało się tych różnych kalek, ale inne będą działać. Natomiast ten związek polityki zagranicznej z wewnętrzną, i teraz przechodzę do drugiej sprawy, jest o tyle niebezpieczny, że my możemy się spodziewać spadku poparcia dla PiS-u. Po jakimś czasie, nie mówię, że od razu teraz, ale myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy. I teraz pytanie jest, jak PiS będzie w związku z tym odzyskiwał ten spadek poparcia, jeśli tak stawia bardzo silnie na to powiązanie spraw zagranicznych z tym zewnętrznym. Niemcy nas biją, Komisja Europejska nas bije i tak dalej. Jak to będzie wykorzystywane? Na przykład bardzo niedługo będzie ogłoszone, trwa zbieranie podpisów grupy Kukiza pod referendum w sprawie uchodźców. Teraz będzie to referendum na Węgrzech. Kukiz zbiera, już ma 250 000 podpisów. Myślę, że bardzo łatwo w obecnej atmosferze będzie można zebrać więcej. I teraz PiS może chcieć manipulować tym referendum. Jeszcze nie powiedziało, że go chce, ale może powiedzieć sobie, że tak przy okazji tego referendum o uchodźcach, to my się zapytam, czy Polacy chcą być w Unii. Nie, to nie będzie wiążące, oczywiście my zrobimy sami, zdecydujemy, ale zapytajmy się, prawda? Więc chodzi mi o to, żeby myśląc też o tym raporcie i co dalej i o tym silnym związku polityki zagranicznej zobaczyć, jak pomyśleć jeszcze, jak to zostanie wykorzystane przy spadającym poparciu dla tej partii. Nie wiemy jeszcze, jak zareaguje Komisja Europejska, prawda? Trwa myślenie, rozmowy, jest czy pytanie jest, do kiedy Komisja Europejska da czas PiS-owi na rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego, ale w którymś momencie też musi coś zrobić. Pytanie, jak wtedy zareaguje. Chodzi mi o to, żeby trochę wybiec też przyszłość, bo mówimy, że oczywiście Komisja Europejska będzie mniej sprzyjała nam przy wydawaniu funduszy europejskich, ale tu będzie się działo dużo więcej właśnie ze względu na ten związek. No, Michał Sutowski, później Agnieszka Magdziak-Miszewska i Klaus Bachmann. Bardzo proszę, Klaus. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym, na początku deklarując dużą zgodność poglądów w tym wymiarze krytycznym, jeśli chodzi o opis polityki i narracji Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym odwołać się do jednego konkretnego momentu, konkretnego zdania, Dylemat Unii Europejskiej polega na tym, że więcej integracji, zwłaszcza w obszarze polityki gospodarczej i migracyjnej, okazuje się warunkiem jej dalszego sprawnego działania, ale to więcej Europy nie jest politycznie możliwe ze względu na opór społeczeństw i niektórych rządów. Ja odnoszę takie wrażenie, że dyskutując o Europie na takim nieco bardziej abstrakcyjnym poziomie, my stajemy troszkę przed takim dylematem, że frakcja, szeroko mówiąc, nie wiem czy lewacko-liberalna, ale frakcja proeuropejska, czy partia proeuropejska staje przed podobnym dylematem jak obecnie opozycja antypisowska w Polsce, to znaczy jak odnosić się do tego, co było, tak jak opozycja ma problem, czy chwalić trzecią RP, czy jej bronić, czy może proponować jakiś zupełnie nowy projekt jako kontrofertę dla PiS-u. Na podobnej zasadzie zwolennicy polityki proeuropejskiej Polski no właśnie są przed dylematem zbliżonym. Znaczy, odnoszę wrażenie, że takie postawienie sprawy, postawienie takiej opozycji między tym, co było, czy pozostawaniem w głównym nurcie, a tym, co proponuje z jednej strony PiS, z drugiej pokrewną partię, głównie skrajnie prawicową w Europie, że to jest sytuacja, która dla takich środowisk jak PiS jest bardzo wygodna. I uważam, że zgadzając się z tym posłatem Konstantego Geberta, żebyśmy myśleli w sposób wyprzedzający, to jeszcze bym dodał, żebyśmy byli zdolni do rewidowania własnego myślenia, to znaczy o tym, jak ma Europa wyglądać, bo momentami odnoszę wrażenie, że mam troszeczkę za dobre samopoczucie na swój własny temat. To znaczy uważamy, że ta frakcja, która teraz rządzi, czy ta opcja, która teraz rządzi, no jest pusta intelektualnie, prymitywna, plugawa. Ja nawet w dalszym gronie mógłbym się z częścią z tych zarzutów i opinii zgodzić. Natomiast kłopot polega na tym, że to, co prezentuje się na poziomie czy w temacie w obszarze polityki europejskiej jako alternatywę, również nie zawsze jest bardzo wyrafinowane intelektualnie i nie zawsze jest bardzo adekwatne do wyzwań. To znaczy, o ile ja się zgadzam, że pisowska krytyka płynięcia polskiej polityki w głównym nurcie Europy, że ta pisowska krytyka jest płytka i że za nią nie stoi żadna pozytywna, sensowna koncepcja, o tyle potraktowanie jako alternatywy powrotu do głównego nurtu jest puste również w tym momencie, dlatego że model dotychczasowego funkcjonowania Unii Europejskiej został zakwestionowany nie tylko przez skrajną prawicę, czy przez siły ksenofobiczne, czy przez siły nacjonalistyczne, ale przez pewne, nazywam to w ten sposób, obiektywne sprzeczności tego dotychczasowego modelu, które wymagają jakiegoś wyjścia do przodu. I to wyjście do przodu nie może funkcjonować na zasadzie pogłębienia dotychczasowych tendencji technokratycznych, tak? Bo tak to jest często przedstawiane. To znaczy, mamy albo więcej Europy, i to jest na przykład jakaś forma technokratycznego rządu gospodarczego z ściśle zakreślonymi warunkami brzegowymi, zwłaszcza do makroekonomii, no a z drugiej strony rozpad, dezintegracja i powrót koncertu mocarstw, w którym to koncercie oczywiście zgadzam się z wieloma przedmówcami, Polska najlepiej sobie nie poradzi. Dlatego taki postulat, nie wiem czy on nie brzmi abstrakcyjnie tutaj, ale byłby taki, żebyśmy myśląc wyprzedzająco i rewidując własne myślenie, zastanawiali się nad tym, jaka powinna być ta na kontrze do polityki Prawa i Sprawiedliwości i wizji tej partii polityki zagranicznej, jaka powinna być propozycja środowisk antypisowskich czy nierządowych w stosunku do tego, do reform i kierunku reform Unii Europejskiej, które muszą daleko wychodzić poza te projekty, które są obecnie na agendzie politycznej. Bo na poziomie akademickim, czy na poziomie środowisk pism intelektualnych na przykład, czy książek pisanych przez intelektualistów, to różne propozycje się pojawiają. Jest książka Jana Zielonki, jest książka Ulrike Gerold, ale to wszystko znajduje bardzo niewielkie przełożenie na język polityczny zarówno w debacie ogólnoeuropejskiej, jak i w debacie polskiej. Myślę, że to jest, tu już konkludując, to jest jakiś taki obszar, w którym znaczy podjęcie tego tematu i refleksja na ten temat jest niezbędna dlatego, żebyśmy w tej walce o przyszłość Polski, bo się zgadzam z Leszkiem Jażdżewskim, że to jest gra o sprawy fundamentalne i o wybór cywilizacyjny, żebyśmy w tej walce mieli jakiekolwiek szanse. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Agnieszka Magdziak-Miszewska. Ja w zasadzie chciałam powiedzieć to, co Michał, to znaczy bardzo to jest ciekawe, bardzo to jest ważne, ale wydaje mi się, że alternatywa jest równie kluczowa i na poziomie narracyjnym, i na poziomie konkretnych inicjatyw. Narracyjnym, to znaczy wszyscy widzą, że Europa jest w kryzysie i ci jej entuzjaści i ci jej krytycy, natomiast ci jej entuzjaści mają po prostu teraz duże wyzwanie i duży kłopot, jak przekonywać do projektu, który wszyscy widzą, że jest w ogromnym kryzysie. I również w Polsce, szczególnie wśród elity politycznej, opozycyjnej, wydaje mi się, brakuje bardzo inicjatyw i opowieści, bo to nie jest tak, że, to znaczy, jeżeli chodzi o politykę wschodnią, to wydaje mi się, że też już w ostatnich miesiącach poprzedniej władzy wiele osób ją krytykowało, że też już brakuje inicjatyw, brakuje pomysłów. Jeżeli chodzi o uchodźców, to co mówił Konrad Niklewicz, tak, ale ja jako odbiorca, jako dziennikarz wielokrotnie próbowałam się od poprzedniej władzy dowiedzieć, jak ona chce gwarantować bezpieczeństwo, jakie ona programy chce oferować. Tego wszystkiego nie było, to znaczy tej alternatywy wydaje mi się, że już nie było w końcówce poprzednich rządów i stąd też popularność tych prostych rozwiązań jest ogromnym wyzwaniem. I na poziomie właśnie jakiejś dużej opowieści i konkretnych inicjatyw, jaką alternatywę przedstawić. A wydaje mi się, że to jest kluczowe, to znaczy krytykowanie i dokazywanie błędów, głupot i tak dalej nie wystarczy. Absolutnie, znaczy to źle świadczy o tych, którzy tylko krytykują, a nie mają pozytywnego programu. No, czyli w zasadzie powtórzamy co mówię. Dziękuję bardzo. Teraz Klaus Bachmann, później Łukasz Pawłowski i Adam Daniel Rozpyt. Klaus. Tak jest dobrze? No, jest dobrze. Dziękuję bardzo. Ja właściwie głównie chciałem słuchać, ale potem się zastanawiałem, jaki jest sens tak fascynujący dyskutować o czymś, czego nie ma. I myślę, że jest jakiś sens, jeżeli to nie polega tylko na tym, żeby cały czas udowadnić, że rząd, którego tutaj nie ma racji. Więc ewentualnie trzeba się zastanawiać nad tym, gdzie my, jak tutaj siedzimy, nie mamy racji. I od tego chciałbym zacząć. Chciałbym dorzucić parę argumentów, czy raczej faktów, danych itd., które pokazują niektóre sprawy w trochę innym świecie. Pierwsza rzecz, i tu chciałem odpowiadać na pytanie Grzegorza Cimoszewicza. Czy my wiemy, co oni myślą? Ja myślę, że ja w miarę wiem, ale jest to pocieszające. I to nie dlatego, że to jest, znaczy tam, nie dlatego, że można tego dorzucić różnych nieprzyjemnych przymiotników i tak dalej, tylko z jednego powodu, który też mi się wydaje przebijał przez tą dyskusję, mianowicie, że my zakładamy, że mamy do czynienia, jeśli chodzi o obecny rząd i jego zaplecze parlamentarne, że mamy do czynienia z jakąś kontynuacją polskiej prawicy. Nie mamy. Ja to mówię nie ze względu na to, że za co ten rząd jest krytykowany sami prawej strony, od korbinistów i tak dalej, prawda, że rozdaje socjał, że 500+ i tak dalej, że to jest lewicowe, że to nie jest żadna prawicowość. Ja myślę na przykład o takich rzeczach jak stosunek do państwa, jak stosunek do instytucji, jak stosunek do prawa, jak stosunek na przykład do konstrukcji państwa, jak na przykład do decentralizacji. To prawica od rządu Zuchockiej po Buzka decentralizowała to państwo, bardzo często przeciwko lewicy, a to, co w tej chwili widzimy, to jest w ciągu właściwie pół roku gigantyczna, intensywna centralizacja wszystkich decyzji, środków, mechanizmów podejmowania decyzji, instytucji i tak dalej w rękach bardzo małej grupy, która zasadniczo nie ma absolutnie również personalnie nic wspólnego z tym, co kiedyś stanowiło polską prawicę. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą trzeba tutaj uwzględnić. Jakiekolwiek były dyskusje intelektualne na polskiej prawicy w latach 90., później po milenium i tak dalej, teraz po prostu nie ma do tego odniesienia i dlatego też myślę, że jest to jałowe się zapytać, czy obecny rząd buduje swoją strategię na podstawie myśli Dmowskiego, czy Piłsudskiego, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że są w polityce takie momenty, kiedy politycy używają coś jako usprawiedliwienie, ale usprawiedliwienie polityki, która służy ich interesom, a są takie momenty, kiedy odwołujemy się do jakiejś tradycji, więc tu nie mamy do czynienia z odwołaniem do tradycji. Tu mamy do czynienia z próbą znalezienia czegoś w przeszłości, jakiejś myśli politycznej, która naszą bieżącą politykę, która ma wyraźne, że tak powiem, cele takie średniookresowe, w jakiś sposób legitymizuje, ale to nie znaczy, że to mnie napędza jako polityk, że ja to robię, ponieważ ja tak głęboko wierzę, że Piłsudski miał rację, tylko ja chcę to robić, bo to jest w moim interesie i do tego potrzebuję coś, co to legitymizuje. Więc to jest, po angielsku to się nazywa justification, nie wiem jak to tłumaczyć na polski, może legitymizacja nie jest dokładnie to samo, bo to też... uzasadnienie. Uzasadnienie, no, okej, to nie jest tak, to nie jest przyczyna, to nie jest powód, to jest uzasadnienie. Druga sprawa, i to bardzo pięknie pokazuje ten brak polityki zagranicznej, z czego ona tak naprawdę wynika i myślę, że takie zjawisko będziemy obserwować w najbliższej przyszłości bardzo często, a obserwujemy to też zresztą w innych krajach. Czy moje zdjęcia gdzieś tam są i można je pokazać teraz? Bo te wykresy na temat sondaży, na temat uchodźców i tak dalej, o których tutaj było mowa, bo ja przewidziałem trochę, że będzie dyskusja o tym, bo w ostatnich miesiącach to zawsze wraca do tego, więc przygotowałem to. Niestety ja też muszę się trochę odwołać do sondaży, które nie zostały opublikowane i nawet omówienia i takie fajne biuletyny jak CEBOS robi na ten temat nie są osiągalne, ponieważ myśmy to robili parę lat temu w ramach takiego projektu na temat Afganistanu, gdzie bardzo intensywnie badaliśmy stosunek do islamu i do muzułmanów, Polaków oczywiście w tamtym okresie. Więc to jest właśnie ten CEPOS, o którym cały czas była mowa. I to bardzo pięknie pokazuje, jak w wyniku pewnych wypowiedzi w kampanii wyborczej, też się zgadzam nie tylko ze strony obecnego rządu, zmienił się całkowicie klimat w sondaży w stosunku do uchodźców. I ja też się zgadzam, to nie ma się co zgadzać, tak po prostu jest, że w tej chwili żaden rząd nie byłby w stanie bez bardzo poważnej utraty zaufania ze strony opinii publicznej w Polsce przyjąć jakąś większą kwotę uchodźców w ramach na przykład ich kwot Unii Europejskiej albo w jakiś inny sposób. Sytuacja czy atmosfera w tej chwili jest taka, że odradziłbym to każdemu rządowi, nie tylko temu. Ale to jest kwestia, która nie jest oddolna, która nie powstała w wyniku tej jakiejś głęboko zakorzenionej islamofobii w Polsce. I to jest w tych sondażach, znaczy one są oczywiście w archiwum danych społecznych, gdyby ktoś chciał, ale to nie jest tak fajnie, jak w CEBOS-ie się klika i ma się biuletyn i tak dalej. Bo to było zrobione bez obu wówczas. I ja w ostatnich tygodniach trochę tam sobie poklikałem po tym wszystkim. I to jest bardzo wyraźnie widać, że właściwie do tej kampanii wyborczej islam dla Polaków w absolutnie przeważającej większości to jest jakaś egzotyczna religia, która jest ogólnie, do której mają stosunek neutralny albo nawet pozytywny. Nawet w sondażu, pierwszy sondaż na ten temat w ogóle pochodzi z 2001 roku, kilka tygodni po zamachach w Nowym Jorku. To też tego nie zmieniło. Zmieniła to dopiero kampania wyborcza. I tu mamy, dlatego pokazuję to w tej partii na temat polityki zagranicznej, mamy fantastyczny przykład, jak ze względu na pewne cele w polityce wewnętrznej, wygrać wybory, politycy ograniczają swoje pole działania w polityce zagranicznej na, nie wiem, miesiące, być może lata. Okej, to właśnie tutaj popatrzę w tym kierunku, ja już mówię za dużo, ewentualnie się później jeszcze zgłoszę, ale to na razie tyle. Łukasz Pawłowski, bardzo proszę. W związku z tym, że mamy jeszcze niewiele ponad pół godziny i musimy dać naszym współautorom możliwość odpowiedzenia, to prosiłbym o zwarte wypowiedzi bez utracenia substancji. Jasne. Łukasz, bardzo proszę. Więc tak, rzeczywiście co do tych uchodźców, bo to się często tutaj pojawia, to znaczy, no taka wypowiedź, jak przypadła z ustą Rada, to wydaje mi się Nie może tak zostać, to znaczy nie można powiedzieć, że jako, że sondaże społeczne są takie, jakie są, to w związku z tym właściwie nikt nie może tego ruszyć i też trochę bym się nie zgodził z panem profesorem Bachmannem, no bo skoro zmiana następuje, zmiana nastrojów może nastąpić tak szybko, to może też nastąpić tak szybko w drugą stronę. Szkoda, że wyszedł Adam Szłapka, który także mówił o chociażby Unii Europejskiej. On ma niestety posiedzenie Sejmu, usprawiedliwia. Nie, ale mówił o stosunku do Unii Europejskiej, no i tu także był wielki wysiłek ze strony tak zwanych elit, żeby przekonać społeczeństwo i później te nastroje społeczne poszły w zupełnie drugą stronę. Ale jeżeli ze strony partii opozycyjnych nie mamy nawet żadnego wysiłku, nawet próby ujęcia tego z jakiejkolwiek strony, bo można o tym mówić, pan profesor Bachmann kiedyś w Kulturze Liberalnej pisał, już można było nawet cynicznie mówić, że my ich weźmiemy, ale oni tak sobie pojadą, albo my ich weźmiemy, bo tego wymaga nasz interes narodowy na dłuższą metę i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma żadnej próby. No wyobrażam sobie, że gdyby Nowoczesna czy inne partie opozycyjne spróbowały zaprosić jakichś uchodźców do Sejmu, spróbowały jakoś w ogóle ten temat wprowadzić, to można by próbować te trendy odwracać, a tak pole dyskusji zostaje Kukizowi, który zbiera podpisy pod referendum. Ja bym też, to też odnośnie tego, o czym mówimy, żeby nie popadać chyba w taką manierę, że oto coś w społeczeństwie w październiku 2015 roku się kompletnie wywróciło do góry nogami. I że o tym Polska jest dzisiaj innym społeczeństwem niż była, czy Polacy są innym społeczeństwem niż byli przed październikiem, bo warto mimo tej ogromnej nawały ze strony Prawa i Sprawiedliwości pamiętać, że po pierwsze oni nie dostali wcale tak dużo głosów w porównaniu z tym, co dostawali wcześniej, a po drugie prowadzili jednak politykę pod zupełnie innymi hasłami niż te, które teraz realizują, więc to nie jest tak, że oni odpowiadają, znaczy moim zdaniem uproszczeniem jest stwierdzenie, że oni odpowiadają na jakieś głębokie potrzeby społeczne. Moim zdaniem oni w dużej mierze te potrzeby społeczne tworzą. Także, no była nam szkoda ze względu na słabości opozycji w kontrowaniu tej narracji. I jeden komentarz do tego, co się pojawiło najczęściej, to znaczy, że polityka zagraniczna, przepraszam, jest pochodną polityki wewnętrznej, i dlatego jest chaotyczna. No moim zdaniem jest gorzej. No, polityka zagraniczna jest pochodną polityki wewnętrznej, której również nie ma. To znaczy, oprócz zakresu działań w ramach ministra, powiedzmy szeroko mówiąc, bezpieczeństwa czy wymiaru sprawiedliwości, w innych obszarach ja nie widzę spójności w tej polityce wewnętrznej. No, weźmy stosunek do... Dobrze, to będę podawał przypadek. Stosunek do umowy międzynarodowej TTIP, gdzie z jednej strony minister rozwoju mówi o tym, że jesteśmy za, z drugiej strony minister rolnictwa mówi, że jesteśmy przeciw. Pan premier Cimoszewicz mówił o tym, kto kształtuje politykę zagraniczną, czy Ziobro, czy Waszczykowski, czy prezydent, czy Nowogrodzka. Nie wiadomo tego, ale to też nie jest dlatego, że ścierają się tam jakieś dwie wizje polityki zagranicznej albo dwie wizje polityki wewnętrznej, które projektują działania na arenie międzynarodowej. Tam się przecież ścierają bardzo osobiste i czysto prywatne interesy tego, jak przetrwać albo wzmocnić swoją pozycję. No i ostatnie wywiady czy wypowiedzi czołówki Prawa i Sprawiedliwości także pokazują to, że mamy tam do czynienia z coraz wyraźniejszą walką bulldogów pod dywanem. W związku z tym takie próby znalezienia w tym sensu, no niestety są moim zdaniem coraz trudniejsze i coraz mniejszą liczbę polityków PiS-u i wypowiedzi można traktować poważnie, no w tym sensie, że one mogą być zmieniane bardzo, bardzo szybko w zależności od indywidualnych interesów politycznych. Dziękuję bardzo. Adam Daniel, proszę. Wszystko zostało powiedziane, ale dodam kilka refleksji. Czyli nie wszystko. Nie, powiedziane zostało wszystko z tego, co ja miałem zamiar powiedzieć. Mianowicie refleksje moje są następujące. Pierwsza dotyczy tego, że to, co powiedziała Lena na temat tego, że ta polityka zagraniczna jest w istocie rzeczy zorientowana na realizowanie polityki wewnętrznej. Otóż to jest prawda i moim zdaniem prawda ta wyraża się, że tak powiem, w dwóch takich płaszczyznach. Pierwszym, że już od dawna bardzo silnie zaciera się różnica między tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne. Ze względu na to, że ten świat jest bardzo powiązany i Więc w istocie rzeczy dzisiaj we wszystkich państwach nie można wyraźnie rozróżnić tego, co zewnętrzne i co wewnętrzne. I tutaj w tym kontekście pan Bachmann powiedział o tym, że następuje centralizacja, podczas kiedy poprzednio była decentralizacja. Otóż państwa, ja chcę powiedzieć, że w jakiejś mierze od kilku lat w Polsce była taka powtarzana mantra, że państwo jest słabe i coraz słabsze. Otóż ta reakcja na tę mantrę, że odpowiedzią jest centralizacja państwa. I ja nie chcę w tej chwili wchodzić że tak powiem, w szczegóły, ponieważ mamy bardzo mało czasu, to jeszcze ograniczę się do takich dwóch spraw, które nie były do tej pory, że tak powiem, przedmiotem naszej rozmowy, które są zaprzącone w tym raporcie, który moim zdaniem zasługuje na, nie tylko na uznanie, ale na swego rodzaju podziw, że można napisać coś bardzo sensownego na temat tego, o czym wszyscy mówią, że nie istnieje. Więc napisano o tym raporcie, który porządkuje, jak Monsieur Jourdain nie wiedział, że mówi przez 40 lat prozą, to ta proza została tutaj przedstawiona w formie prozy. Otóż dwa elementy. Jeden, który jest zatrącony w tym raporcie, mianowicie rola Kościoła, że państwo ma być katolickie. Państwo się opiera na katolickiej tradycji, na wartościach katolickich. To wszystko jest, ale w tej sprawie uchodźców Kościół zajmuje stanowisko nieporównanie bardziej otwarte i to spotkanie u papieża kilka dni temu całego kierownictwa Unii Europejskiej świadczy nie tylko o zmianie postawy Kościoła, ale również o zmianie postawy Unii Europejskiej wobec Kościoła. A w Polsce to nie ma żadnego przełożenia. To jest, ja bym powiedział, taki jeden element. I drugi, jeszcze ważniejszy według mnie, że polityka zagraniczna nie jest mierzona ani logiką, ani, ja bym powiedział, dobrymi sformułowaniami. Nie musi być spójna. Polityka zagraniczna musi być skuteczna, a ta skuteczność jest mierzona celami, jakie sobie wyznacza. Otóż celem jest utrzymanie się u władzy i cała reszta, że tak powiem, jest mniej istotna. I z tego punktu widzenia ten drugi moment, o którym chciałem powiedzieć, mianowicie to jest sprawa generacji, że w Polsce, tak jak w całej Europie, doszła do głosu generacja, trzecia generacja ludzi, którzy w ogóle już nie mają pamięci II wojny światowej i tego, że wszystkie instytucje, w tym również Unia Europejska, Rada Europy, wszystkie instytucje były reakcją na to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej i powojennym rozwojem. Otóż rzecz polega na tym, że ta nowa generacja potrzebuje takich pozytywnie sformułowanych celów, jakie były formułowane w latach 46-49 przez bardzo wielu wybitnych polityków, myślicieli, którzy też nie byli zawsze logiczni, spójni, ale mieli odwagę formułować coś, z czego w końcu powstała Unia, powstał Sojusz Północnoatlantycki, powstała Rada Europy i wiele innych instytucji. Dzisiaj tego w Europie nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja odczytam listę osób, powiedzmy, które mam tu zanotowane i zamkniemy tę listę, ona jest wydłużona na czas, którym dysponujemy, więc prośba o zwięzłość. Sebastian Piesiennik, Jerzy Nowak, Bartłomiej Nowak, Andrzej Ananicz, nie wiem, nie? Dobrze. Krzyż. Agnieszka, tak, ale Agnieszka jest ostatnia, zapisałaś jako ostatnia. Ale jesteś pisana. Krzysztof Blusz i Agnieszka Magdziak-Miszewska. Bardzo proszę, Sebastian. Dziękuję bardzo i gratulacje dla autorów. I przede wszystkim gratulacje za to, że został stworzony pewien schemat analityczny, dzięki któremu lepiej można zrozumieć to, co proponuje PiS, w cudzysłowie proponuje. Jednak sądzę, że warto by było również spojrzeć na to, jak zmieniły się pomysły opozycji, po to, żeby widzieć to lustro też, także po to, żeby definiować sytuację Polski, czy koncepcje, które pojawiają się w Polsce jako pewną całość. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga dotycząca tego, co mogłoby się pojawić w kolejnym update'cie tego raportu, bo zakładam, że to będą kolejne wersje. Doprecyzowanie pewnych pojęć, pójście głębiej. I myślę tutaj przede wszystkim o rozpadzie Unii Europejskiej jako pewnej wizji, która jest reprezentowana w tej chwili przez PiS. I ona jest jednak nieprecyzyjna, to znaczy zakłada, że Unia się rozpada, ale nie opisuje, w jaki sposób się rozpada. A moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest pojawienie się rdzenia Unii Europejskiej i sądzę, że ten projekt tego rdzenia został przygotowany w reakcji na Brexit i kto wie, czy nie będzie realizowany bez względu na wynik referendum w Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie zresztą, że ostatnia propozycja Komisji Europejskiej dotycząca płacenia kar za nieprzyjmowanie uchodźców jest swego rodzaju prowokacją po to, żeby jednak Orban dopisał jeszcze jedno pytanie do swojego referendum, po to, żeby pewne sprawy postawić jasno i klarownie. I kto wie, czy ten sygnał nie odnosi się również do nas. I teraz jaka może być strategia nie tylko polskiego rządu, ale też polskiej opozycji, bo ja także po stronie opozycji nie widzę chęci integrowania się w rdzeniu. Sądzę, że taką racją stanu jest pilnowanie, by ten rdzeń był otwarty. Byśmy dobrze znali wektory tego rdzenia, to znaczy w których kierunkach ta integracja pójdzie i żeby jednak zostały ustalone ścisłe, bardzo precyzyjne kryteria przystąpienia do tego rdzenia, by nie była to polityczna decyzja o zamknięciu. I tutaj siłą rzeczy naszym partnerem chyba najbardziej przyjaznym tej wizji otwartego rdzenia są Niemcy. Jeszcze jedna kwestia, która zwróciła moją uwagę w tym raporcie, to jest odrzucenie europejskiego modelu społeczno-gospodarczego. Ciekawi mnie, co to znaczy, bo to też nie jest tak do końca sprecyzowane, to znaczy odrzucenie integracji monetarnej itd., ale sądzę, że warto pójść głębiej i zastanowić się, co tworzy właściwie tą całość modeli europejskich. I zazwyczaj mówi się o tym, że jest to model liberalny, kontynentalny, czyli niemiecki, do tego południowoeuropejski i jeszcze skandynawski. Wydaje mi się, że każdy z tych modeli jest sprzeczny z tym, do czego dąży obecny rząd, albo co przynajmniej pojawia się w wypowiedziach polityków. Model południowoeuropejski nie produkuje wystarczającej ilości innowacji, w związku z tym jest do odrzucenia, choć paradoksalnie jest chyba najbardziej zbliżony do tego, co w tej chwili w Polsce jest w gospodarce. Model liberalny do odrzucenia, ponieważ produkuje zbyt wiele nierówności jako efekt tego pędu innowacyjnego. Model skandynawski nie do zaakceptowania ze względu na wysokie podatki. Na to nie ma zgody w polskim społeczeństwie. I model kontynentalny niemiecki także chyba niezbyt do zaakceptowania ze względu na to, że istnieje bardzo silny poziom mezoekonomiczny organizacji biznesowych i związków zawodowych. Wydaje mi się, że gdybyśmy poszli głębiej w tym kierunku, dałoby się zidentyfikować, czego tak naprawdę chce w tej sferze rząd i Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Jeszcze na bardzo. Też należy do tych, którzy uważają, że raport jest rzeczywiście wysokiej klasy. Jako byłem długoletni pracownik służby zagranicznej, czytałem go z rosnącym stresem, nawet jak nie było nowych rzeczy, a nawet często z rozpaczą, bo rzeczywiście pokazuje myślenie pewnych rzeczy, które budowano przez wiele lat i w których ja też w swoim czasie uczestniczyłem. Obecni tutaj dwaj ministrowie, byli ministrowie spraw zagranicznych, wiedzą dobrze, że MSZ nigdy nie był silnym ośrodkiem jakiejś koncepcji, teorii, czy w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale był do tego zachęcany i były pewne próby i również były tam pewne elementy wewnątrz. Tu następuje cały czas powolna, a może nie powolna, bo to jest zaledwie pół roku, jednak dosyć szybka destrukcja wewnątrz tej służby zagranicznej. Polega to między innymi na tym, że dwa ośrodki pewnego myślenia, które zawsze były, a o których tutaj o jednym opowiada już jest nieobecny Roman Kuźniar, mam na myśli Departament Strategii, drugi Departament Polityki Bezpieczeństwa na przykład. Te departamenty zostały usunięte, prawda, ludzie wymienieni, na przykład Kobieracki, powiedzmy sobie, Kupiecki nie został przyjęty, zepchnięty na margines. Natomiast kto dzisiaj, tak jak ja się tak mniej więcej staram się zorientować, kto dominuje intelektualnie, nazwijmy to, to dwie osoby, zwłaszcza, choć nie tylko, które się uważają za takie wyrocznie i teoretyków, prawda, z dosyć dużą pogardą traktujących innych i w tym również głosy opozycyjne. Mam na myśli tutaj, mogę pójść po nazwiskach, że tak powiem, no to Żurawski-Belgrajewski i Jan Parys. Te dwie osoby dominują na wszystkich spotkaniach, analizach, prawda, i te analizy, nawet z niedawna, z przedwczoraj, na przykład takich narad idą w jednym kierunku, że w gruncie, że też właśnie potwierdzają to, co panowie pisaliście, taki głęboki pesymizm, że idzie Unia w kierunku destrukcji, że właściwie w gruncie rzeczy to już jest przesądzony i zostanie jednak twardy trzon. Ten trzon będzie szedł swoją drogą, ale my nie powinniśmy dołączyć do trzonu. My powinniśmy zrobić wszystko, żeby na zewnątrz pokazano, że nas z tego trzonu wyrzucają, a zwłaszcza, że czynią to Niemcy. Żeby mieć tutaj w Polsce swego rodzaju właśnie taki rodzaj takiego jakiegoś idiotycznego uzasadnienia. I że w związku z tym wreszcie my będziemy mieli niezależność, pokażemy narodowi, prawda, że my sami tutaj, prawda, będziemy przewodzić temu tutaj, czy jakiemuś tym wymyślonym koncepcjom tam jakiejś grupy wyszehradzkiej czy do tego wszystkiego, więc mamy tutaj, do tego wszystkiego to nie oznacza, że chcę powiedzieć, jest jakaś koncepcja głębsza, bo to przecież w sumie nie jest żadna głębsza koncepcja, więc panuje coś w rodzaju chaosu, postępuje demoralizacja wewnętrzna wśród dyplomacji, w służbie zagranicznej. Większość ludzi jest wystraszona, większość ludzi nie zabiera głosu, na przykład na tych naradach, ci, o których mówię, to nie zabierają głosu w ogóle. Bardziej myślący, już dwa nazwiska wspomniałem, jeszcze wam więcej, zostali usunięci, mimo że przygotowywali szczyt NATO, prawda? I są międzynarodowo znani. Zostali pousuwani z całym spokojem i tak dalej. Więc do tego wszystkiego jeszcze jest taka jakaś dziwaczna historia, jakaś uleganie na tym szczeblu intelektualnym, w cudzysłowie nazwijmy to, takim wymyślonym koncepcjom, że w gruncie rzeczy to nieprawda, że my tutaj możemy mieć elementy jakiejś izolacji międzynarodowej, bo izolacja to była poprzednio. Poprzednio rzekomo w Unii Europejskiej nie potrafiliśmy, a poza tym kto by uwierzył Radkowi Sikorskiemu, że on dalej nie puści jakichś rzeczy, w związku z tym naprawdę z nim nie rozmawiano. Więc posłałem się do jakichś takich zupełnie wymyślonych jakichś zmianach koncepcji, zmiana języka do tego dochodzi. Pod płaszczykiem suwerenności ogromna pogarda taka jakaś i do innych i odrzucanie jakiejkolwiek innej myśli. No więc w sumie myślę, że jest rzeczywiście takie poczucie wśród ludzi, poczucie bezradności, impasu. Nie ma zleceń, żebyście przedstawiali. Notatki to są notatki dotyczące spraw operacyjnych. Nie ma tego, co trzeba robić na przyszłość czy coś takiego. Więc to wszystko to mniej więcej jest taki dosyć ponury obraz. Do tego, jeśli dodać jeszcze rozwiązanie Instytutu Dyplomacji imienia Paderewskiego, co on nie był wielkim ośrodkiem myślenia, ale dobrym był zupełnie ośrodkiem przygotowywania tak zwanej w cudzysłowie kadry. To dzisiaj o kadrze mówi się tylko w jednym aspekcie, żeby przyjąć jak najwięcej absolwentów uczelni księdza Rydzyka. Więc do MSZ-u. Więc muszę powiedzieć, że to wszystko stwarza taki niedobry obraz i już tylko dwie takie drobne uwagi, bo nie chcę się wdawać w te ogólne rozważenia. Tutaj powiedział w pewnym momencie Roman Kuźniar, że na seminarium, które on organizował, też tam akurat uczestniczyłem, że rzekomo bardzo pozytywnie Waszczykowski się wypowiadał o trójkącie weimarskim. No ja nie miałem takiego odczucia, bo jak ktoś w krótkim wystąpieniu mówi parę słów o Weimarze pozytywnie, ale naprzód dwukrotnie mówi i wylicza, co nas różni. Nas różni to, a potem, a nie, jednak trzeba współpracować i tak dalej. A tu siedzi Francuz i Niemiec i tak dalej, prawda, i to ja tego tak nie odczułem. I na koniec, już nie uzasadniając, powiem jeszcze taką rzecz, że zwróciło moją uwagę taka myśl rzucona przez profesora Antoniego Tutka przez telewizję zresztą, tak mimochodem troszeczkę, że jak go zapytano się o przyszłość, no nikt to o przyszłości oczywiście nie, tak nie może odgadnąć, powiedział, ale ja jestem ciągle, jak analizuję, to widzę, że zmiany w Polsce zawsze były w jakimś kontekście międzynarodowym, które wpływały czy uruchamiały te zmiany. Nie wiem, myślę, że w każdym razie my tutaj, jak pewna, to bardzo dobrze się zaczęły tutaj te sprawy z tymi raportami i tak dalej, trzeba to kontynuować i myśleć właśnie o tej przyszłości. Dziękuję bardzo. Mam trzy jeszcze osoby. Ponawiam moją prośbę o zwięzłość. Bartłomiej Nowak, bardzo proszę. Nawiązując do Jerzego Nowaka, ale to nie rodzina, ja bym powiedział, że eurosceptycyzm PiS-u jest mocno ugruntowany i że to są wbrew pozorom koncepcje przemyślane. Andrzej Duda w kampanii wyborczej mówił o tym, że Polska nie powinna być w głównym nurcie integracji, a w expose ministra Waszczykowskiego też wielokrotnie i przez Konrada Szymańskiego i przez innych to było de facto zerwanie ciągłości polskiej polityki europejskiej, bo on powiedział, że Unia Polityczna jest mrzonką, zestawił interes instytucji europejskich z interesem państw członkowskich. Do tej pory myśmy definiowali to wszystko jako Unia Polityczna była dla nas zabezpieczeniem politycznym. Polskie elity polityczne bardzo polegały na tym wymiarze politycznym Unii. I niestety ten eurosceptycyzm, który był od początku w zasadzie, trafił na okoliczności zewnętrzne, które nadają temu wszystkiemu bardzo zły i fatalny kontekst, z tym, że jest bardzo zły moment dla polityki zagranicznej. W ubiegłym roku ja miałem przyjemność być w grupie profesora Hausnera. Myśmy opublikowali taki raport 8 grzechów Rzeczypospolitej. Tam odpowiadałem za tę część razem z Januszem Reiterem dotyczącą polityki zagranicznej. I to było jeszcze za poprzedniego rządu. Już wtedy myśmy stwierdzili, że to jest najtrudniejszy moment z wielu powodów dla polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku i że w zasadzie ten bardzo sprzyjający ład międzynarodowy dla realizacji naszej racji stanu ulega dezintegracji. I że jesteśmy w momencie, w którym od naszych wyborów i od tego, co będziemy bezpośrednio w polityce zagranicznej robić, być może na dekady zależy miejsce Polski w Europie i w świecie. I niestety stało się tak, że doszedł PiS do władzy z zupełnie inną wizją obecności Polski w Europie i w świecie i trafił na ten najtrudniejszy moment. Dlatego to jest, ja się w pełni zgadzam i z Leszkiem Jażdżewskim i z profesorem Kuźniarem, którzy mówili o tym, że to jest taki być może formatywny moment dla polskiej polityki zagranicznej w ogóle. To, co jeszcze było bardzo charakterystyczne, to, że po 1989 roku polskie elity polityczne definiowały rację bytu państwa polskiego w szerszym ugrupowaniu integracyjnym. W tym sensie, że były w pewien sposób sceptyczne co do budowy i rozbudowy naszej państwowości, gdybyśmy byli w tej czarnej dziurze, prawda? Ale było to zabezpieczenie przed naszymi własnymi słabościami. I niestety teraz też w tym sensie jest to przerwanie ciągłości myślenia o miejscu państwa polskiego w układzie integracyjnym. To jest bardzo niepokojące. Ostatnia uwaga. Tu już taka drobniejsza, ale odnośnie praktyki politycznej. Więc ja byłem z Ryszardem Petru w Berlinie. On miał bardzo duży speech na 800 osób. Pomyślcie sobie, 800 osób, gdyby przyszło na speech o przyszłości Europy. Miał bardzo proeuropejskie wystąpienie, po tym Die Welt określił go jako nadzieję liberalnej Europy i mieliśmy tam bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że on miał całą serię wywiadów i po czym mówi Bartek, ja jestem w szoku. Ci dziennikarze zadawali takie poważne pytania, że to mi się w Polsce nie zdarza. I polskie media cały czas za nami ganiały, cały czas, po prostu krok w krok. TVP oczywiście relacjonowała tylko, jak konspirujemy z rządem niemieckim, ale media prywatne były nie lepsze i pytały tylko i wyłącznie o sprawy krajowe. Więc ja bym chciał powiedzieć, że nawet jak Petru zadeklarował, że powinniśmy iść do strefy euro, powinniśmy być w twardym rdzeniu Europy i tak dalej, to się po prostu kompletnie w Polsce nie przebija. I to jest problem. Ja nie powiem, do jakiego słowa my użyliśmy w konkluzji jakby tego, co zaobserwowaliśmy, ale naprawdę mamy problem z naszą debatą, z jakością debaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Krzysztof. Dobrze, ja złamałem swoje postanowienie, bo miałem zamiar wykorzystać okazję do tego, żeby siedzieć dzisiaj cicho. Ale ponieważ zaniepokoił mnie pewien wątek, który zaflagował pan premier Cimoszewicz, a później Roman Kuźniar i Konstanty Gebert podjęli, chciałem powiedzieć, że ja nie do końca zgadzam się pewnie z takim trochę apetytem, a trochę marzeniem, żeby jednak przypisywać temu, co jest w tym raporcie, nadwartościowanie czy naddatek pewien, jeżeli chodzi o motywacje czy te główne silniki decydujące o tym, co w wykonaniu rządzącej partii, rządzącej formacji intelektualnej także obserwujemy w życiu politycznym, bo wydaje mi się, że to nie tylko nieudacznictwo, nie tylko knajactwo i nie lekceważyłbym też roli pisolozofów, jeżeli tak mogę powiedzieć, to nie jest pejoratywne określenie, bo wydaje mi się, że mamy do czynienia z czymś, o czym autorzy raportu starali się napisać. Ja referuję tutaj do fragmentu ostatniego paragrafu na stronie 5 tego dokumentu, który dla mnie jest niezmiernie ważny. Zresztą sam uważam, że ten dokument jest jednym z najlepszych dokumentów, jaki powstał w ostatnich miesiącach, bo on próbuje tak naprawdę po pierwsze ujawnić pewne artefakty przed sądy, zrekonstruować. To jest taka troszkę archeologia tego, co kryje się za tymi mniej czy bardziej skoordynowanymi inicjatywami PiS-u w przestrzeni politycznej i publicznej, zarówno w praktyce, jak i w teorii polityki. Ale o czym mówię? Otóż autorzy zwracają nam, proszę Państwa, uwagę w tym paragrafie na dwie bardzo ważne rzeczy. Otóż, że ten podwójny akt, ten double act, który PiS wykonuje, który ma wpływ na polską politykę zagraniczną, szczególnie w odniesieniu do Europy, tak naprawdę ma dwa źródła. Jedno to jest to źródło, które związane jest z niechęcią do projektu politycznego opartą o racjonalność Ever Closer Union, hegemonii Niemiec po kryzysie, metody międzyrządowej, tego wszystkiego, co związane jest z historiami, które znamy, czyli zależnej gospodarki rynkowej, peryferyjności Polski w sensie modelu ekonomiczno-społecznego, jakiegokolwiek języka byśmy użyli. I to jest to źródło, które jest źródłem europesymizmu, o którym mówią autorzy. Ale ten europesymizm, proszę Państwa, podzielany był także poprzez poprzednią rządzącą koalicję. Ja przypomnę tutaj chociażby kwestię debaty, w której Państwo wszyscy uczestniczyli na temat możliwego członkostwa w strefie euro, ale także podzielany jest, jak dzisiaj Agnieszka i koledzy sygnalizowali, także przez inne środowiska polityczne. Tak? Ten europesymizm nie jest czymś, co jest kluczowo definiujące. Natomiast autorzy mówią o innym elemencie, proszę Państwa, o tym, co jest tak naprawdę źródłem eurosceptycyzmu, kiedy mówią o tym, że to, co się kryje za tym, co obserwujemy w wykonaniu rządzącej formacji intelektualnej, to jest niechęć czy odrzucenie połączenia liberalizmu z demokracją, czy liberalnej demokracji, niechęć czy odrzucenie późnej nowoczesności w wydaniu zachodniej Europy, czyli tej nowoczesności, która ufundowana jest na nieco inaczej przeżytych wartościach i normach życia społecznego także. I to jest to, co jest tak naprawdę źródłem tego eurosceptycyzmu. Ja prawdę mówiąc, i dlatego nie chciałbym, żebyśmy nie doceniali, przypisywali rządzącej formacji intelektualno-politycznej takie nieskoordynowane działania. One mogą być niespójne wewnętrznie, one mogą być cytatami z przeszłości na użytek dzisiejszego dnia, mogą być takimi symulakrami, czyli troszeczkę kopiami bez oryginałów, ale niemniej jednak to jest dość obszerny, jakkolwiek nie do końca spójny zestaw założeń, przedsądów i artefaktów. Jak PiS mówi, że to my jesteśmy dzisiaj prawdziwym Zachodem, i ja nie chcę być złośliwy, ale użyję tej paraleli, to przypomina mi się taka instrumentalna historia, którą wykonał prezydent Putin, kiedy redefiniował stosunek Rosjan do Zachodu, kiedy portretował Rosję jako antyzachód. Tak? Że Putin zrobił antyzachód u siebie, natomiast my robimy prawdziwy Zachód, który nadal nie jest tym Zachodem. Tak jak gdyby minister Waszczykowski, mówiąc o cyklistach, mówił, ostatnią rzeczą, jaką z wami mieliśmy wspólnego po tej samej stronie, to było oświecenie. Cała reszta później to nie było nasze wspólne doświadczenie. I dlatego nie lekceważyłbym tego, jak głębokie, jak mocno zakorzenione są te intelektualne także źródła tego, co widzimy czasami w dość nieudolnej pewnej praktyce. Dziękuję bardzo. I Agnieszko, teraz ty masz głos. Postaram się mówić bardzo krótko. Ja chciałabym również bardzo podziękować za ten raport. Przede wszystkim także to już było mówione, że dlatego, że on pokazuje pewien wzorzec, pewną strukturę, myślę, kolejnych raportów, ale nie tylko tu powstających. Natomiast chcę powiedzieć tak, w pierwszej chwili pomyślałam, że rzeczywiście autorzy nadwartościują ideowe podstawy, że tak powiem, pisowskiego modelu. Myślę, że jednak nie, w tym sensie, że oczywiście otrzymujemy raczej nie poziom intelektualny Romana Dmowskiego, co raczej Gomułki i Moczara, jeżeli mówimy o języku dotyczącym Polaka, no u nich nie było katolika, tak, no ale etnicznego Polaka i etnicznego narodu. Ale myślę też, że to jest konsekwencja, ten język, który słyszymy, jest konsekwencją bardzo świadomego wyboru Jarosława Kaczyńskiego, który zastanawiając się, do jakich haseł i do kogo miałby się odwołać, żeby władzę zdobyć tak, by móc rządzić prawie samodzielnie, czy samodzielnie, i dobrze znając swoje ograniczenia, ale także polskie społeczeństwo, niezwykle świadomie wybrał jako adresatów tych, których dobrze zna i którymi w gruncie rzeczy gardzi. Dlatego używa właśnie takiego języka, właśnie dlatego on, przepraszam, inteligent z Żoliborza dyftongizuje samogłoski w wygłosie, przepraszam, mówiąc robiom, czyniom. On to robi bardzo, bardzo świadomie. Już kończę. Nie, dalej od mikrofonu. A, przepraszam, dalej od mikrofonu. Dobrze. Dobrze. I wreszcie i z tym wiąże się również pojęcie tematu uchodźców. No, to było przelicytowanie Kukiza. I ja się zgadzam i bardzo świadome odwołanie się czy kreowanie wręcz lęków i frustracji. Przecież Kaczyński dobrze wiedział, wtedy kiedy mówił o pasożytach, bardzo dobrze wiedział, że znalazłby, także w polskim episkopacie, ludzi, którzy pomogliby mu, tak jak zresztą zlekceważył te kwestie poprzedni rząd oczywiście, którzy pomogliby mu z radością, pewnie nie, ale dlatego, że Watykan tego nie wymaga, tak? Poprzez parafię się uporać z, powiedzmy, tą minimalną liczbą uchodźców. Niezależnie od tego, jak głębokie byłyby strachy czy lęki, to jednak przepraszam, spędzam bardzo dużo czasu na Mazowszu, które jest głęboko pisowskie. Dokładnie oglądałam kampanię wyborczą w kościołach i dokładnie wiem, jak ogromny jest autorytet i szacunek też dla biskupów, w związku z czym naprawdę można byłoby sobie poradzić. To jest też kwestia Niemiec. I jeszcze jedna rzecz. Kaczyński, moim zdaniem, sądzi, że bardzo dużo wie o tej kwestii, o tym elektoracie, do którego się odwoływał. Oczywiście, żeby zdobyć, poszerzyć ten elektorat, to był Duda i Szydło, prawda? I inny zupełnie problem. Ale nie docenia jednej rzeczy. Jeśli sądzi, że Polacy głosując w referendum przystąpieniu do Unii Europejskiej w takim wcześniej, myśleli wyłącznie o korzyściach, nie o wartościach, to ma rację. Duża większość z nich myślała raczej o korzyściach, nie o wartościach. Ale się niezwykle do tych korzyści przyzwyczaiła. I cokolwiek, co mogłoby te korzyści ograniczyć, wywoła rzeczywisty bunt. Ja po prostu widzę, jakie są kolejki. Moja sąsiadka, że tak powiem, redaguje wnioski o dopłaty. Ja po prostu widzę i wiem, że tak powiem, co sąsiedzi na ten temat myślą. I jeszcze ostatnią kwestię. Wschód. Otóż panowie pominęli nowe otwarcie na wschód, czyli wizytę ministra Waszczykowskiego w Mińsku i białoruskim zadeklarowanie tam powołania, znaczy rozpoczęcia ścisłej współpracy parlamentów obu państw, prawda? I na koniec zupełnie jeszcze jedna kwestia. Ona się wiąże też z tymi paradoksami, o których jest mowa w raporcie. I wschodem. Tak, trzeba zwracać uwagę na to, co PiS mówi, myśli o Rosji. Jest tylko, PiS jest ograniczony tak naprawdę w tej chwili tylko jedną rzeczą. Wcale nie postawą dużej części wyborców, a zwłaszcza swoich wyborców, bo również w małych miasteczkach i na wsi absolutnie za każdym razem można usłyszeć, dlaczego oni wykluczą z Rosją. Przecież eksport tak dobrze szedł. To jest ten pragmatyzm, przepraszam, dużej części polskich wyborców, który może sprzyjać PiS-owi, ale może w pewnym momencie postawić mu tamę. Jedyną rzeczą, której ogranicza, jest katastrofa smoleńska i komisja, którą powołali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dosłownie minuta tylko. No, wiem, że przekroczysz minutę, ale proszę bardzo. Minuta. W sprawie wad tego raportu, bo zgadzam się, że jest bardzo dobry. Wydaje mi się, trochę uderzyło mnie to, co nie ty, ale twój brat powiedział o tym, że mamy do czynienia z publicystyką, a nie po stronie PiS, a nie z polityką zagraniczną i że to się nie przekłada na inicjatywy polityczne. Wydaje mi się, że w przyszłości monitoring polityki zagranicznej musi również nie tylko zawierać tę część filozoficzno-analityczną, bardzo dobrą, ale również, że tak powiem, spis inicjatyw konkretnych, których Polska nie podjęła, żeby była dokumentacja, że tak powiem, co rzeczywiście nie w warstwie narracji tam i tak dalej, ale co Polska, co nasz rząd robi źle, czy czego zaniedbał. To byłoby ważnym mięsem dla prasy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam ochotę też coś powiedzieć, ale patrzę na to. Powiem dwa słowa, nawiązując do Krzysztofa. Ja uważam, że tu trzeba odróżnić różne poziomy. To znaczy, to jest publicystyczny, język jest publicystyczny, ale to nie znaczy, że nie ma strategii. Moim zdaniem jest. Jest i to jest częściowo spontaniczne, częściowo to jest anachroniczne. To jest XIX-wieczna wizja geopolityki, która u Kaczyńskich zawsze była, szczególnie jeżeli chodzi o stosunek, prawda, do Niemiec. Podam jeden przykład anachronizmu sprzed 10 lat, podawałem w innych gronach już. Jak Jarosław Kaczyński raz tylko pojechał do Stanów Zjednoczonych, jak to zazwyczaj bywa, jest przyjmowany w jednym z think tanków, gdzie przedstawia problemy głównie geopolityczne, On został zaproszony, co było rzeczą naturalną, przez Heritage Foundation. Przyszła masa specjalistów od stosunków międzynarodowych i Jarosław Kaczyński mówił o problemach lustracji. Nawet nie w całym regionie, tylko w Polsce. To znaczy, to były rzeczy, które w ogóle kompletnie nie interesowały to publiczności, ale to pokazuje po prostu kompletne oderwanie. To znaczy, to prawda, że on nie zna świata, że on nie czyta, że jego... Natomiast on czyta, on jest pasjonatem historii, literatury o XIX wieku i początku XX wieku. Natomiast jest tam są pewne odruchowe strategiczne problemy. To jest problem w stosunku do Niemiec, to jest problem właśnie układu sił, wizja polityki jak układu sił. Nieznajomość kompletna historii Europy, to o czym mówił Daniel, i również kształtowania się i odpowiedzi na wyzwanie, które były. I ostatni element, to jest element mesjanizmu. To znaczy, jak tutaj padło, że to jest jak Rosja, jak Putina, nie. To jest jak Jan Paweł II. Jan Paweł II po 1989 roku miał nadzieję, to była wielka wizja, że rechrystianizacja Europy zacznie się od Polski. Zresztą to u biskupów to było bardzo silne. My mamy to w innej wersji, przecież to jest to samo. Tylko wtedy było optymistyczne, że my wchodzimy z tym przekazem, z doświadczeniem totalitarnym, że my wchodzimy, że tak powiem, i ten dodatek duszy, prawda, nawet w Europie. Tutaj to samo jest, to jest dodatek duszy, przy tym to jest wizja, tutaj jest wizja reakcyjna. Ale język, to jak mówią intelektualiści tak zwani pisowcy, to jest niesłychane, to jest typ krytyka, to jak słowianofile XIX-wieczny, typ krytyki Zachodu. To jest ten sam często język, prawda? To jest ten sam często język, to jest moim zdaniem bardzo interesujące. I oni nie chcą rozwalić Unii Europejskiej, to jest rzecz oczywista. Oni chcą, Waszczykowski zresztą mówi, oni chcą zredukować do 4 wolności. Jak nawet powstanie ten hardcore, to te 4 wolności pozostaną. Oni tego chcą i liczą na to, że znajdzie się inne centrum koagulacji wokół Wielkiej Brytanii. I mówiąc prawdę, tak się stanie niezależnie od tego, czy będzie Brexit, czy nie będzie Brexit. Jak Wielka Brytania wyjdzie, to Polska będzie gdzieś tam oscylowała między Unią, przynajmniej tak długo, jak pieniądze dają, a Wielką Brytanią. Jak Wielka Brytania nie wyjdzie, to i tak powstanie dramatyczny problem podziału w ramach Unii Europejskiej i Polska razem prawdopodobnie z Danią, Holandią, Szwecją znajdzie się tam, gdzie jest Wielka Brytania. I to nie jest tak, że to nie jest wizja. Tu są pewne elementy, że równocześnie w praktyce są absurdalne sprzeczności, to nie ulega wątpliwości. Dziękuję bardzo i udzielam głosu teraz naszym współautorom, tak chwaleni, jak nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek przy takiej okazji. W kolejności, w jakiej chcecie. Zacznę przed. Dobrze, ja bardzo krótko chciałem przede wszystkim bardzo Państwu podziękować za te miłe słowa i za, jeszcze bardziej za Państwa uwagi, które na pewno będziemy uwzględniać przy następnych raportach. Natomiast jedyna rzecz, którą pewnie chciałbym powiedzieć na koniec, to odwołać się do tego, co mówił Michał i Agnieszka. Ponieważ trochę może odgrywając rolę adwokata diabła, ja uważam, że i zgadzam się tutaj bardzo właśnie z tymi głosami, że zwłaszcza tę kwestię, i to powiedziałem na samym początku specjalnie, że tę kwestię, znaczy świadomie, że tę kwestię europesymizmu, tych dwóch europesymizm i problem miejsca w Unii Europejskiej w dalszej modernizacji Polski, że z tymi dwoma problemami my powinniśmy się zmierzyć bardzo poważnie. Możemy oczywiście odrzucać interpretację, którą w tych dwóch kwestiach prezentuje czy narzuca dzisiejszy rząd i partia rządząca, ale nie zmienia to faktu, że na przykład procesy dezintegracyjne, być może PiS ma rację, że dezintegracja Europy będzie postępować i się jej nie da zacząć. Być może ma rację. Problem, nasza krytyka polega na tym, czy odnosi się do tego elementu myślenia rządu, że rząd uważa, że nie należy nic robić w kierunku takim, żeby ten proces zatrzymać. I nie ma również żadnego pomysłu na swoje miejsce w Europie. Ale tutaj to, co powiedział Michał, jest niezwykle istotne, ponieważ moim zdaniem ta strona proeuropejska również nie ma bardzo interesującej, przekonywającej narracji. To oczywiście nie dotyczy tylko strony europejskiej w polskim sporze politycznym, to dotyczy, to jest problem szerszy, dotyczy w ogóle elit europejskich i całej debaty o przyszłości Unii Europejskiej, w której brak rzeczywistego pomysłu, jak w kontekście też nastrojów społecznych i problemów, z którymi Unia jest konfrontowana, w jaki sposób wystąpić z propozycją, która rozwiązałaby problemy, a która jednocześnie była do zaakceptowania przez społeczeństwa. I być może ten nakreślony przez nas dylemat, że potrzebne jest więcej Europy, ale to nie jest możliwe z powodu oporu społecznego. Być może on jest trochę anachroniczny, że być może nie można właśnie myśleć w ten sposób, że to więcej Europy jest rozwiązaniem. Być może trzeba myśleć o jakimś innym modelu rozwiązania problemów europejskich, który niekoniecznie będzie oznaczał więcej Europy w takim tradycyjnym rozumieniu, jak to miało miejsce w ostatnich latach, ale jednocześnie nie będzie oznaczał demontażu tej struktury, ponieważ to nie jest również rozwiązanie żadnych problemów. Tutaj się wszyscy chyba zgadzamy. Natomiast w dalszym ciągu tego pomysłu brakuje i moim zdaniem to nie było oczywiście zadanie tego tekstu, znaczy ten tekst nie dotyczył również sektorowych problemów, on miał bardzo jasno określony temat i nie dotyczył odpowiedzi na pytanie o przyszłość Europy, jak ona powinna wyglądać za lat 5 czy 10, ale to jest pytanie, które pewnie też nie będzie przedmiotem naszych kolejnych raportów, przynajmniej tych najbliższych, ponieważ my zajmujemy się w tej serii raportów, będziemy zajmować się przede wszystkim analizą polskiej polityki zagranicznej, tego jak Polska ma się pozycjonować wobec tych problemów, które dzisiaj mamy w Europie. Ale to jest moim zdaniem problem, który w tym środowisku powinniśmy bardzo poważnie podjąć, być może w innych gremiach, być może w innej formule, ale problem, z którym powinniśmy się bardzo poważnie zmierzyć, nie odrzucając jako całkowitej aberracji, że tak powiem, ex definicione tych zarzutów czy tych analiz, które też przychodzą ze strony konserwatywnej, tylko musimy podjąć te problemy i zmierzyć się z nimi właśnie po prostu w innym duchu, to znaczy w duchu, którego aktymatem jest jednak przekonanie, że to Unia Europejska jest przyszłością i Polski w Europie, jest tworem, który jednak nie jest skazany z definicji na porażkę, ale który należy podnieść z tego kryzysu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Dzięki ogromne za wszystkie uwagi. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest formułować jakiekolwiek projekty dla polityki zagranicznej polskiej w obecnej atmosferze, a nie tylko w obecnej atmosferze, właśnie ze względu na prześlenie w Unii, bez bardzo precyzyjnego definiowania interesu narodowego. Znaczy nie wolno tego pola oddawać absolutnie nikomu. I odpowiedzią nie jest więcej Europy, bo to jest znowu pewnego rodzaju konstrukt teoretyczny, tylko przekładać to na język pragmatyki politycznej. Jakie cele są do osiągnięcia, jakie narzędzia istnieją oraz jak te narzędzia zostały wykorzystane. Na tym do tego się sprowadza polityka zagraniczna, gdzie dyplomacja jest tylko jednym z narzędzi. Dyplomacja nie jest polityką zagraniczną, jest narzędziem do wykonywania polityki zagranicznej. Pamiętajmy o kontekście. Mówiliśmy bardzo dużo o uchodźcach i nieprzypadkowo, ponieważ to jest autentyczny problem i mnie osobiście nie tylko zatworzył ten raport, jak go przeczytałem, który został napisany, ale badania, które zrobiła Rzeczpospolita, które wykazały, że młodzież w wieku 18-24 lata w 80% pragnie przywrócenia zamkniętych granic. W związku z tym nie należy, moim zdaniem, uważać, że wszystko jest dane, że wszystko jest raz na zawsze, ponieważ ludzie kierują się własnymi niepokojami, które tutaj akurat PiS umiejętnie podsyca. I można zrobić demonstrację kodu pod hasłami europejskimi, natomiast nie można budować programów politycznych, ani Platforma, ani Nowoczesna pod tymi hasłami. To musi być przełożone na język bardzo praktyczny i wyjaśnienia już na różne sposoby, jak te cele można osiągnąć i że PiS przeszkadza, jest szkodnikiem w osiąganiu tych celów. Wtedy to będzie skuteczne. Dziękuję. Ja chciałbym podziękować za kilka pomysłów na następne raporty, które tutaj z tej dyskusji się wyraźnie zarysowały. Ten drugi raport, o którym wspomniałem i myślę, że on będzie bardzo ciekawy, dotyczący tego, jak my postrzegamy, Polacy postrzegają Europę i świat i politykę zagraniczną, w dużej mierze już o tym właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, ale nie tylko. I myślę, że warto jednak przyjrzeć się temu, na ile te idee, które PiS głosi w polityce zagranicznej i w polityce wewnętrznej, odpowiadają polskiemu społeczeństwu. I tutaj druga uwaga dotycząca właśnie tego, myślę, że to się przewijało przez ileś wypowiedzi, mianowicie kwestia tego prymatu polityki wewnętrznej nad polityką zagraniczną, z czym my jako autorzy się w pełni zgadzaliśmy, ale to, co powiedziała pani profesor Elena Kolarska-Bowińska na temat tego, że to wcale nie oznacza, że nie ma polityki zagranicznej, albo nie ma spraw zagranicznych, kwestii zagranicznych w debacie publicznej. Okazuje się, że one odgrywają coraz większą rolę i te idee PiS dotyczące spraw wewnętrznych, naród, suwerenność itd., one mają ogromne znaczenie w polityce zagranicznej. I ten przykład, który dał premier Cimoszewicz, zarzucając po części nam, że mówimy o kontynuacji, jeżeli chodzi na przykład o politykę wobec Waszyngtonu, to moim zdaniem to, że w tej chwili sprawy wewnętrzne są decydujące i zmiana systemu politycznego jest głównym celem ekipy rządzącej samego Jarosława Kaczyńskiego, pokazuje, że jak to jest ważne, jeżeli można nawet poświęcić relacje z Waszyngtonem. Wydawałoby się, że po prostu jest to niemożliwe, a okazuje się, że obecnie rządzący są w stanie ponieść nawet taką cenę. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, za cierpliwość autorom. Bardzo, bardzo dziękuję i czekamy na następne raporty i również idee. Na przykład to, o czym mówił Leszek Jażdżewski, co ja ogólnie jak na problem regionu. Znaczy, na ile to rzeczywiście jest polski problem, na ile mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem, które przynajmniej częściowo ma źródła, że tak powiem, postkomunistyczne, czyli w półwiecznej historii. Prawda, w niezrozumieniu Unii Europejskiej, w anachronicznym rozumieniu problemów stosunków międzynarodowych, geopolityki itd. Ale to tych pomysłów może być dużo. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia.